Witam wszystkich oglądających nas na żywo i później na YouTubie, a my gramy w Baldura. I właśnie się zastanawiam, jak my tutaj się dostaliśmy, bo nie pamiętam do końca. Dobry wieczór. Przypomnij. To wiem. Poszliśmy na poszukiwania niejakiego Baradusa? Jakoś tak się nazywał? A, dobra. Kogoś, kto lubi tego nekromantę, który pomaga Absolutowi. I ja rzuciłem na nas tutaj podczas naszej przygody piórko spadanie i zeskoczyliśmy na dół. Tylko gdzie było to miejsce do skakania w dół? Bo co to było dosłownie? To było jakby taka płytka skalna na górze. O wiele na górze nad nami jest taka płytka skarna jak z tego Króla Rwa. No, i z tego skoczyliśmy na dół tutaj. A czekaj, bo to było takie wejście do podziemi i jego chroniły jakieś nieumarłe jednostki chyba, nie? Tak, tak, weszliśmy do podziemi. No to chodźcie, schodzimy. Ja nie schodzę, bo ja widzę, co tam się dzieje. Aha, no. A czekaj, dzięki. No dobra, to zrobimy może... Chyba akcji mi spaliło na zaczęcie schodzenia po skalę chyba. Bo mi się wydaje. Czekaj, czemu nie mogę tego zrobić? A, bo to jest skok, ja nie chcę tego, tylko chciałem to. A to! Siup! Ojo, okej. I... rozbrojenie. Ale zanim rozbrojenie... Czy ja mam jakieś nią dodatki? Zanim... Nie. To jest zbroja ożywiona przez cień. Okej. Ale oberwał dosyć dużo. Broń upuszczona. Nice. Nice, dobra. Dodam jeszcze jedną. Może go na jedną serię rozwalę. No, czyli on jest nieodporny na psychiczne, dobra, to... Czy ja mogę mu zadać jakieś... On raczej krwawienia też nie ma. No dobra, to zwykłe ataki. Uwaga, gluty są odporne na cięte i na prąd, i na truciznę. A, widzę. A na cięte, ale nie, ale mogę do nich nadal strzelać, na to wychodzi. No, strzały są kute. Bo kute, tak. Ciekawe. Kurde, chybie. A idź. Dobra, no to nią... Ale dobra, teraz... Tyle, jeszcze ja... A nie, ja później. Teraz we dwójkę lecicie, to dacie radę. To jest? Nie wiem, odparłem. Cienia. Jakiś pocisk. Aura odoru, co to jest? Wszystkie istoty w pobliżu padają ofiarą cuchnących oparów szlamu i odnoszą K6 obrażeń na każdą turę od kwasu. Ojejoj. Ajo. Światło księżycowej latarni. Klątwa cienia na nią nie działa. Aha, bo na nas ciągle działa. Właśnie nie wiem, jak się ten kopal tą latarnię ruszać, bo zjela się odsunęła. No, to nie, najwyżej. Nie, spoko. Znaczy, jak będziemy pod działaniem klątwy, no to będzie oznaczone po statusie. Hmm. To z początku ma obije chyba jeden, dwa obrażenia, dopiero po chwili coraz więcej. Dobra, podbiegam tam. Gdyby trochę znaczy nie odkryjemy tego. Akcja dodatkowa, mogę tarczę wiary rzucić na siebie, bo uświęcona broń to jest ładunek mocy i to jest akcja, ale nie trzeba jej podtrzymywać, dobra. Chyba, że sanktuarium na siebie rzucę? No, dobra. Nie mogą mnie atakować. Fajne. Ale takie odporowe chyba działają. Naszego tanka. Nie mogą go atakować. Ale Izel jest trochę gorszym tankiem. Ale ciągle jakoś tam przyjmuje. No właśnie. To kiepskie, bo to sanktuarium moim zdaniem, bo w skonaleździe poszło. Chłopie. No. Się możesz mu leczyć. Patrz teraz. Tylko trzeba się dobrze ustawić. Ja mogę odejść nią kawalątek dosłownie? Czekajcie, nie bijcie tego po środku. A, on zginął.
Miałeś plan, żeby wszystkie trzy no... trafić, czy jak? To teraz mogę albo jednego, albo drugiego. No dobra, no to dowalę tego najpierw w pancerzu. A teraz tego, o. O, no mam 52 życia, dużo. O. Łatwo je trafiać za to. A ja muszę podejść trochę, bo mnie już klątwa cienia w łapie. To poczekam, Łukasz, aż skończysz ataki. Zanim ja tam ich podepcham. A, bo tu duch jakiś cień powstał. Czekaj, on mnie nie może trafić, więc ja chętnie podejdę. I... nie ma ładunków nakładania rąk, więc robię na niej leczenie ran. Ten duch jest wrażliwy na światło. No to ja oślepiam wszystkich w pobliżu na pewno. Patrzę, jakie mam mikstury do rzucenia. Ty będziesz coś go atakował? No właśnie, czekam aż skończysz, które będę ich atakował, ale to możesz ich odrzucić, wiesz? Mhm. No to nie dobra. Wiem, to czekaj, to ja zrobię inaczej. Stanę tu. Jak będą ode mnie odchodzić, to chyba dostaną atak. Przecież nie, bo ja mam to z aktuarium. Dobra, to na razie i tak tu stoję, kończę. No dawaj. Cień. A, cień z tej zbroi został. Tak, właśnie cień wylazł. O, nie. Się uleczy? O, odparłem. To było chyba akurat jeszcze tego, statystyk. Kto tam jeszcze został? Gites. Nice. To uwaga teraz na tą klątwę cienia. Jakiś pancerz. A on ma, to jest ciężki pancerz, 18 klasy pancerza. Można sprzedać. Za 1000? Ale... to jest krytyczne. Daje. Ale nie ano? Daje tego minusu do skradania się. A bez kitu, rzeczywiście, to możesz wziąć. Tak, bo ja mam właśnie może ciężki pancerz. To fajne. Jo, zostałem rycerzem. A to 8 poziomie 9? O kurczę. Jeszcze jakiś ładny hełmik i będzie spoko. Dobra, co my tutaj robimy? Ej, może ja sobie wezmę na pancerze ciężkie. Zaraz. Żeby a też my wszyscy będziemy w ciężkie. Znaczy, żeby nie było, że czarować nie możesz. Można, tak. Jeśli masz biegłość, to można. Wiem, a jak stąd teraz wyjść, bo po co my... Ja mam pancerz 15 plus 2 kołcze. Wiesz co, ja tutaj nie ma wyjścia. W kamieniach. Nie, szukajcie no ten, jest. Ukrytych przejść. Nawet tu klątwa nie działa chyba. Działa. No ale Łukasz jest daleko od nas, nie dostaje obrażeń. No od kwasu tylko dostaje. A może tu jest tego, słaba krątwa? Może tak być. Nie wiem. Bo ja nawet dostawałem wcześniej. Wezmę sobie pochodni. Może wyżej jest to, aj wiesz. Może trzeba wrócić tą drogą, którą przyszliśmy, może tam wchodzić, żeby się spiąć. No czekaj, patrzę tu dookoła, co jest, bo tu w ogóle te półki tak, może się spiąć z powrotem. Tą drogą, którą przyszliśmy. Nie niepokoi was to, że jest tutaj po prostu wielka dziura z masą ciał? No ktoś tu zrzucał ciała, albo same wpadały. Tak jak my, tak? No tak jak my, tylko że oni nie przetrwali upadku. O, tu jest klątwa cienia. Przy tym korzeniu, czy czym to jest. O kurczę, chałam się... No cię powiedz, coś czuję, Łukasz, zaraz on zmienię. Nie, dobra, tylko w tym miejscu. Chodźcie tutaj z tą latarnią, może tutaj jest jakieś przejście, czy coś. W tym trybie nie mogę. To jest. Niech ktoś wyłączy ten tryb, to... Cały czas dostajemy obrażenia. Tutaj nie ma klątwy, tam wyżej jest, nie iść. Może jest to już po prostu granica, albo to drzewo? No właśnie, zobaczmy to. Tam jest. Nic tu nie ma. Na pewno nie ma tu jakiegoś przejścia czy coś? Tu jest jakaś kara, nie wejdziesz tędy chyba. Że co to, para? Niby koniec dungeonu? A nie.
No jak? No. Tak. O lipa. Myślałem, że tu dalej coś będzie. Tutaj sobie gniją w spokoju, a ty chcesz im przeszkadzać. No co, ja sobie mogę wejść? No bo ja wchodzę. A bo dobra, ja biorę tego ciężkiego pancerza. Czemu? Bo wezmę sobie wartownika, myślę. Albo ja trzeba nie w całej. Ja mam tylko pytanie, Muriman, ale dlaczego widzę w twoim plecaku ludzkie serce? Nikt nie, nie wiem, gdzie. Ona rzeczywiście. Przyda się, jak się złał. Ty potworze, co ty przed nami jeszcze ukrywasz? Przyznaj się. Teraz padł, biegał z jakimś tym, trupem jakiegoś dziecka. Jest w skrzyni. On czeka na uleczenie. Tak. Na wskrzeszenie. A tu jakiś plecak leży. Wszyscy na to czekają, się nikt się nie doczekał. No jest. Pochodnie. No, pusty, dobra. A pochodnie można może zająć. Dobra, wychodzimy. To jest miejsce ciężkie. Nie no. Gdzie my jesteśmy? Tajemnica szczelina. No, jesteśmy niedaleko. Oj, mi się tekstury coś spugowały. A co się dzieje? Chwila? Nie wiem. O, gra mi się coś dziwnie. Zapiszę F5. Jak zobaczcie na streamie, co się dzieje. O, załadowały się tekstury, po prostu dłużej potrzebowały. Oj, rzeczywiście coś tam nie połapało. Szukajmy ten dom. A tu jest jakieś powalone drzewo. Zapomniałem, że muszę. Coś mi tam pewnie. Czekaj, my tu byliśmy, nie? Czy nie? Nie, nie tu nie byliśmy. Pierwszy raz. O, jest jakaś porażka prawie. Na... Aha. Percepcja porażka, tu gdzieś. No, to już miałem. Ej, tu coś jest przy wodzie, patrzcie. A jest. Przeklęty Kuotoa. Można z nimi gadać? No chyba część w zasadce, wiesz? Oni są w zasadce. Oj, czekaj, tam przywolę zaraz w nich wszystkich naraz. Myślisz, że to jest to? Oni się ukrywali przed nami? Wow! Łapanie, okej, okay, dobrze poszło. Ale czekaj, tam w domu jeszcze ktoś jest. To są te ryboludzie takie, co kiedyś spotkaliśmy? Tak. No ewidentnie w zasadce się czyli... Czemu? Zaraz się dowiem. Oni są nas agresywni. A bo czekaj, bo oni mają na sobie tą klątwę. A, czyli po prostu umarli. Tak. I to już są żywe trupy. Mhm. A na nie umarły dogięty klątwa. Ma to sen. Ale to są bardziej myślące, bo zasadzkę zrobiły. A czekaj, mamy pierwszą rundę zaskoczenia, nice. Aż. Tak? Nie dobrze spodziewali myślę? Się nas, no. Możliwe, że raz zainkrywali się. To i nas nie zobaczyli. Tam skrzynia w środku jest. O, ukrył się. Nie, tak, no zaskoczenie mają, dobra. To ja, Lezlael, pobiegnę na tych z lewa. A nie, czekaj, bo musimy być na granicy światła. Tu jest jakiś wódz. Wódz? No to biegnę nią do wodza. Przewódca. Sprint. Ten wódz ma prawie z życia, ale ma 38. Ja patrzę na to łatwo. Tego. Łatwo. A weź może okolić drugi dech, co leczy. Już użyty jest. Pota wypiję zaraz. Sorry, Kubar, ci przerwałem, co mówiłeś? Patrzę na opis. No i po prostu są ryby zmienione w zombie. Aha. Ja zostanę przy tych tutaj, bo one pewnie będą wyskakiwać. Albo i... Ty, czekaj. A ja spróbuję go zepchać. Właśnie ja chcę spróbować. Spróbuję, jak ci się da, to ja spróbuję. Dawaj. 60%. Kurde, poradzę. Możesz się odsunąć od niego? Co? 60%. A możesz się od niego odsunąć? Ja bym go zrzucił. Tak, mogę, no. Tylko tego ja ci dorzucę tam. A kij. Ciężkie są. Dobra, czemu nie mogę go zaatakować? O, dobra, zabiłem go. ty, a ja może coś... eksploduje przy uderzeniu. Pewnie, że chcę tym rzucić. A, podpalanie. No już są praktycznie martwi. Znaczy... No, rzucaj. Ogień alchemiczny aż tak wiele nie zrobi. No. Tam na dole w ogóle, co to jest? Tam jest jakaś skrzynia malowana. Malowana skrzynia, a oni mają odporność na ogień. Kurde. Dobrze, nie trafiłem. Jak odporność na ogień? Wodne istoty? Tak, to wychodzi. Mają odporność ale mają pieniążki.
Ale są podatni na prąd i zimę. Dobra, to pierwsza runda zaskoczenia poszła. To EXP będzie na poziom akurat. Kto ma teraz tutaj turę? Wódz ma turę. To jest ty? Tak, tak, tak. Zastanawiam się po prostu, kogo mogę ustrzelić stąd. O, w środku jest jeden. No tego w środku. A, żyje. Not good. No to pewnie pułapka w sumie, ta skrzynia w środku. Dziwi mi się, że ci z tyłu budynku jest jeszcze biegnąć. Myślę, że nie mamy właśnie takie ścianogie, żeby nie doszli do nas. Znaczy czekaj, właśnie nie. Poczekaj na ich rundę, bo oni będą tam wskakiwać. No i w sumie od tyłu przyjdą. Też pamiętaj, Kuba, żeby być na granicy światła tego. Tak, tak, tak. Znaczy ja jestem teraz ukryty w cieniu. Nie. Ale chodzi o tą klątwę. Chyba, że tu nie ma klątwy. Nie, jest klątwa. Jest. No to akurat, ja tu podbiegam z powrotem Leslie. Teoretycznie nadal jestem w zasięgu tej księżycowej tarczy. Mógłbym się lekko za... Kurde, mógłbym go tam wepchnąć, tylko musiałbym jakoś tak stanąć. Ty możesz być prawy i rzucić? Może. Jeżeli waży mało. Nie mogę. Ile on waży? 60 kilo. O. Może akcji cię blokuje coś? Czekaj, a ja mam taki cios, którym mogę odepchnąć. Ale do tyłu bezpośrednio, a nie możesz wejść tak pod taki kąt, żeby go rzucić. Nie wiem, gdzie ten cios jest. No chyba szeregu. Nie mam już tego mieczu. Idę po prostu. A, go wykończymy. A krwawią? Nie są odporni na krwawienie chyba, nie? Nie wygląda na to. Mogą krwawić. Chyba tylko... Chociaż są nie umarli w sumie. Parcie rozprucie. A no rzeczywiście są nie umarli. Dobra. I jeszcze mu zrobię oszołomienie, jeśli się uda. O. Nice. A oszołomienie co robi? Ułatwia taki... Utrudnienie rzutów obronnych. A no rzeczywiście. No mądrość. Traci premię zręczności do klasy pancerza. On ma już 6 klasy pancerza. Ty, to jest potężne. Przecież mogę gościa teraz łatwiej skamieniować go. Mogę mu łatwiej rozkaz. To oszołomienie to jest... Zarobiste. Super w naszym połączeniu. O, czemu wbiłem poziom? Aha, bo one zginęły. Okej. Okay. To akurat teraz nie będę tego oszołomienia korzystał, bo nie szkoda mi punktów. Ech, cienko to bije. Walka z hordą najwyraźniej była tym, co potrzebowaliśmy. No, zabiłem go. Padł? Nie, myślałem. Leżył. Ja cię podaję trochę bliżej do was. O, tak chciałem go pchnąć. Nie uda. Czyli już lepisz światłem. Pada. Lol, dobry ten przed spell. No, super. Bo oni dostają jak ja to rzucam i dostają jak biegają w tym, czyli że wychodzą z tego na przykład. Mhm. No strzelcy wszyscy. O, oh, wow, A mogłem postawić się na ognia, ale wiedziałem, żeby ją rzucić. To teraz możesz postawić tak dosłownie przed domem. Mhm. Wszystkich. Kurczę, też nie wiem, czy warto marnować na nich komórkę całą, to... Oni trochę... są słabi, po 12 życia to... Myślę, że mogę wam zostawić samą, tylko wspierać was Elder Blastem. Chyba, że będziemy robić odpoczynek po tym fajcie. Mamy krótki odpoczynek ewentualnie, chociaż mi też krótki odpoczynek na wieczory. No to dobra, to na razie nie używaj... Nie, to nie używaj na razie ściany ognia. Jeszcze krótki zrobimy, a potem dopiero na długi. Tylko, że krótkim też odnawia zaklęcie. No to no, ci odnowi. Chyba, że nie masz dobrze, co odnawiać. Nie, równie dobrze mogę je użyć, skoro... Także tak, zrobimy krótki odpoczynek. Ale pytanie, czy ci brakuje jakiejś komórki, czy nie? Nie, mam fulla. A, no to użyj, no. Chyba, że Kuba ich rozgromi teraz. Bo ty, Kuba, czymś zadajesz jeszcze obszarowo damage. Nawet gdybym chciał, to on już to martwi. Ja zadaję obrażenia tego. Dodatkowym pierścieniem kwasu plus 2. Zadaję obrażenia tym, że... Lifidem. Klaudia zrobiła... Jeżeli przeciwnik ma jakieś 2 albo 1 życia zostało mu, to wybucha. Klaudia zrobiła chipsy z jarmużu. Ej, pamięta ktoś, jak się wyłączało widok z góry? O! Bo ja mam taki widok bezpośrednio z góry, nie mogę go wyłączyć. O! To o!
jak Olivia. Halo? Halo. Halo? Tak. Ciebie słychać. Orientujecie się, jak wyłączyć widok z góry? Tak, o, jak mówimy cały czas Ola. A, dobra. Ola jak Aleksandra. To jest jakiś, nie wiem, coś innego, że gadacie. To czekaj, ja go dowalę. Pisz go. Czekaj, nie bij go. Oj. Nie bij. Ja jak zabijam, dostaję tymczasowe zdrowie, potrzebowałem tego. Kurde, no mało zostaje. IKS. Ja tam na dole nie został jakiś? Nie. Jeden za budynkiem tylko jest. Mhm, właśnie nie mogę strzelić do niego. Do sprintu żeśmy. Możesz poczekać chwilę, albo a no się dobra, bo ty go dobijesz. To ja już powoli zacznę schodzić do tamtej skrzyni niżej. On prędzej podbiegnie i uderzy Murimana, albo podbiegnie i stanie. Bo co to ma? To jest strzelec? Co, kto to jest? Co jest? Strzelec, aha. Poraziło mnie. Uj. Elektryzowana para. Jakaś para możesz naelektryzować? O. Nie, wodę naelektryzowałeś i wodę naelektryzowałeś jeszcze mocniej i para się naelektryzowała. Fajne, to ja nie wiedziałem, że tak można. Trzeba uważać. Dlatego boli mnie, że mam tak mało zakryć od magii piorunu. Albo lodu, chciałbym coś innego niż ogień, coś, nie wiem. Coś tam zobaczymy, jak tam będziesz miał. A co i tak, bo nie masz małej komórki magii. Mam czwarty poziom komórki magii. Czwarty i drugi. Ale drugi mam tylko specjalnych i jest zużyty. Normalnie mam tylko czwarty. To dobijcie go. O kurde. A czekajcie, dobra, bo jestem poza się, żeby nas nie raniło. Ja już cofnę się. I proponuję zacząć podnoszenie levela. No, w sumie. Mają przy sobie perły, muszle, małże, broń. No właśnie, obczajmy właśnie, co mieli przy sobie. Dziwne ryby. Kasem jakąś. Tam niżej jest skrzynia, możemy ją pierwszą sprawdzić, bo wydaje mi się, że ta skrzynia... Ja już chciałem nawet rozdawać. Skrzynia z środku wydaje mi się, że była pułapką. Może być pułapka. A to czekaj, dobra, bo my i tak, żeby tam podejść niżej, to... Bo tu jest jakiś kostur. Szwargot pioruna, obrażenia 15, plus 4k4 do... O, plus k4 do elektryczności. Przy trafieniu możesz porazić swój cel. Rzut obrażenia od elektryczności. Po wystrzeleniu w cel zadajesz dodatkowo k4 od elektryczności. Zwłócznia rzucana. Można nią rzucić. Fajna. A jest półtora ręczna, zgaduję. No. To można jeszcze zawsze coś w drugiej ręce trzymać. No mam weku, jak ktoś chce, to może tam wziąć. Dojdziesz tam, żeby nie było klątwy? Nie wiem, zależy czy do mnie podejdziecie z latarnią. No to Maciek najpierw level rozdaje. Albo czekaj. Dobra, zrobię gaming, po prostu wyciągnę pochodnie. Bo tu jest chyba lekka klątwa, nie ciężka, o jest. Zwój wypędzenia, jakieś kryształy i złoto. Ale mało. Oszukana skrzynia. Ale tutaj w środku domu jeszcze coś widziałem. Jo, jest. Zgniła ryba, jakieś kosze. I jest skrzynka. Złoto, skrzynka, kwasu i... nic. Chyba, że muszle i rozgwiazda to coś wielkiego. To w ogóle bardzo blisko jesteśmy tego zakopu łąd domu. Tam pewnie nie ma klątwy. Dałoby radę tam dopłynąć? Nie, woda jest skażona. A tu u góry można coś wejść po lewej, jakieś skały są na wspinanie się. A my sami nie przeszliśmy? Z góry tu nie. My przyszliśmy tam z jaskini. A, z dołu. A może do góry. A to na szybkiego ogarniemy poziom. Tak. Nawet krótki odpoczynek można. To ja w sumie kliknę krótki odpoczynek. No i mam maxa HP, także... Dobra, robię awans. Poziom 8.
O, nowy atut. Co mogę wziąć? Zyskaj biegłość we władaniu czterema wybranymi rodzajami broni, to nie. Ułatwienia na koncentrację na czarze twardzie. Więcej życia, zabijaka. Uczysz się jednej sztuczki, wynik na kościach, którym do wyrzucenia trafienia krytycznego. Ha. Biegłość w trzech wybranych przez siebie umiejętnościach. O, a ja mam tarczę, więc w sumie do rzutów obronnych miałbym. Aby się osłonić i zmniejszyć obrażenia zadawane przez efekt czaru. W przypadku nieudanego rzutu otrzymujesz tylko połowę obrażeń. W przypadku udanego rzutu nie otrzymujesz żadnych obrażeń. To jest spoko. Les wyborowy to nie. Wartownik. Możesz użyć reakcji, aby wykonać atak bronią w tego przeciwnika. Ruchliwy. Twoja szybkość zwiększa się, a trudny teren nie spowalnia ci sprintu. Dwa manewry. Dwie sztuczki, jeden wybrany czar z poziomu pierwszego z listy kleryka, który odnawia się po długim odpoczynku. Coś mnie oczy bolą. O, trzy punkty szczęścia, które można użyć, aby zyskać ułatwienie w testach ataku, testach cechy lub rzutach obronnych. I mogę zmusić przeciwnika do przerzucenia testa ataku. O! I fajnie. Leć w to, co uważasz za... O, dobre. Chyba wezmę mistrz ciężkiego pancerza, przecież ja noszę ciągle ciężki pancerz. Obrażenia odnoszone od ataków niemagicznych są to trzy. No, ja robię tanka z niego. I tak mało bije w zwarciu, ale tak pardolne magią to zabije. A czekaj, mogę sobie wymienić spele, w sumie może sobie przejrzę zaraz, tylko zrobię jeszcze Leslael. No i na Leslael. Jechałem z czujność, plus 5 do inicjatywy. Ciągle nie boli, że jestem ciągle ostatni w ruchu często. Proszę, a inicjatywa? No. Wydaje się naprawdę spoko, bo często jest tak, że na początku w ogóle jest zgrupowany, a potem się rozbiega. Ja mam wrażenie przynajmniej często w trakcie tych bitew. Ja chyba wezmę na Leslael to, że o jeden mniej trzeba na krytyk. Było to. Zabijaka chyba. Czwarte od dołu mi się wydaje. Mówisz? Bez broni to jest. Aha, to nie wiem. Poznajesz dwa manewry. Chyba, że ona to ma. Walczyć dwiema broniami nawet wtedy, gdy używana broń nie jest lekka. Gdy w każdej ręce dzierżysz po jednej broni białej, otrzymujesz premię. O! A to jest walka dwoma broniami. No. Dwoma ciężkimi broniami. Ale... Znaczy nie może dwóch ciężkich. Właśnie nie może być z oręża może ciężkiej. Może dwie bronie, które nie mają kategorii lekka, ale to nie mogą być bronie dwuręczne. W takim wypadku, no to... Może mistrz ciężkiego pancerza, czy już ma? Ona nie ma. Jest spoko. Że ona ma chyba siły... A nie, siły ma 17, to w sumie... Ewentualnie nawet zwiększenie cechy mógłbyś zrobić. Ty, no ale gdzie to jest właśnie z tym mniej, że trzeba rzucić... No. A to nie jest ten brutalny napastnik, co masz? O nie, to nie to. Uzyskujesz biegłość wodą czterema branami broni. To nie, mag bitewny nie. Zabijaka, atak bez broni. Wartownik nie. Kiedy wykonujesz atak wręcz bronią, rzucasz kością obrażenia dwa razy, już tego nie wynikło. Średnio opancerzony.
Ale rzeczywiście było coś nakryte, ale to nie wiem gdzie. No było właśnie. Ale co, ona nie ma tego? W sumie też nie widzę, żebym ja miał. Miśnia ciężko pancerzony. Po każdym krótkim odpoczynku odzyskujesz wszystkie punkty wytrzymałości? Ole zarąbiste. Czy ja wiem. Znaczy to ogółem fajne do, jako w D&D. Nawet nie wiedziałem, że tak działa twardziu. Ciekawe. Ty, ona tego nie ma. Może ona nie ma takiej atutu, takiego do wzięcia. Zależy chyba od klasy. Nie wiem, wojownik? Może, nie wiem. Może tak być. Zwiększ poziom jednej cechy o 2 lub dwóch cech o 1. No może po prostu cechy jest większe na siłę. Tak to ona ma biegłość w ciężkim pancerzu. Twardziel... to nie... we władaniu 4 broniami, ale to ona ma. Bo ja bym faktycznie wszystkie bronie, także bez sensu. No to wziąłbym właśnie może 2 do siły, albo 1 w siłę i 1 w kondycję. Mógłbyś dać w sumie tego, że siłę zwiększa, bo łatwiej ludzi mi rzucała. Albo twardziela. To jest plus 1 do kondycji i po każdym ma to odpoczynku na maksa. Albo to, że siła o 1 wzrośnie i obrażenia odnoszone do ataków niemagicznych są zmniejszone o 3, gdy masz sobie ciężką bronię. To będą 2 tanki, tylko że ona jest takim bardziej off-tankiem. Dobra, chyba biorę jej zwiększenie cechy. Damy jej 1 do siły, czy 2. Nie pamiętam jak było z tymi bonusami, ale chyba... Daj na prawą stronę mejesz na siłę, to zobaczysz, że da ci plus, na plus 4 czy nie. Na prawą? Po prawej stronie, tam masz ile swojej cechy. I daj na 18, zobacz, będzie plus 4. Na 18 jest plus 4 już. Plus 4, no to będzie nas nie brał chyba. Jest plus 2 i teraz chyba będzie plus 3, no. No i dobra, fajnie. A jak zmienić teraz spele u mnie? Ale już podnosiłeś księga czarów. Czy nie? Podnosiłem, no. Bo chyba nie mogę teraz, po długim odpoczynku chyba będę mógł. Dobra. Właśnie. Dobra, to na razie olać. I dom jest sprawdzony? A tam jakaś notatka jest, ktoś to czytał? A, to. Tak, ja przeczytałem. Alice. Dostałem ci problem osobienia teraz. Że zmniejszam gościowi obrażenia, żeby nie na połowę obrażeń rzucał. One chyba napadły w ogóle tego gościa tu w tym domu. Podchodzimy pod wodę? Zobaczyć? Pod wodę? W sensie nie pod wodę, tylko nad wodę, nie? Na brzeg. Można. Chodź tam po lewo może. Mhm. Ile? Przekolorowałem się na asasyna. A, na lewo. Dobra, idę. Na białego, no. A niedługo do Magicka karty wychodzi dodatek z Assassin's Creed karty będą. Przeklęty Kutoa. Chyba tu nic nie widzę. Pomyślałem, że będzie jakiś właśnie łódka czy coś. No bo jak tam się dostać? Trzeba by mieć łódź po prostu, nie? Ale tu jest łódź po lewej. Mi się wydaje, że można tam dojść po prostu prawą stroną mapy. Bo tam widzę drogi, których jeszcze nie mamy eksplorowanych. No dobra, no to co? Tu do góry po skałach tam. Jo. O, tutaj nie bije nas klątwa, kiedy ma się pochodnie. No właśnie, nie do końca. Bije, tam... ale wystarczy zwykłe światło, już nie potrzeba tego specjalnego. Poczekaj. Czy ktoś miał tam? Moją latarnię? Ja nie wiem, czy nie mam nasze. Trzeba by wziąć inną broń kaktusy zrobić. Mam bo... światło. Albo Kopernikusowi mu dać. Ale tu już pokazuje ten klątwę, bo tu brak światła jest. Dajcie mi rzucić ten badzie. No co jest? Czy to jest broń kaktusy? Czy mogę tego wyrzucić?
nałożyłeś na latarnię jako broń paktu? Na inną broń nałożyłem, także tam już zniknęło. Okej. Okay. O, dobra, coś. Ty nie mogłeś tego wypełnić, ja to wyciągnąłem. Nie, mi pokazywało żyndrady, bo ciemno jest. Wiecie, tam ja, pochodnie tu jest wejście wyżej. Lesel. Gdzie ta pochodnia? Miałem jedną. Ktoś ma pochodnie? Będziesz mieć chyba. Chcę Lezlarę zapalić pochodnie. Idę, idę. I ja tu dalej widzę coś w rodzaju grobów? Czy ktoś mi zabrał pochodnie? Tak. Ja nie mam żadnej. Ale da ci zwy... Dobra, masz. No, nie daj, po prostu mi ją oddaj. Jest u ciebie. Nie tą, zwykłą. A to nie, to jest zwykłą. Czekaj, czy mam jakąś zapasową... Mam zapasową zwykłą, proszę. Ktoś mi zabrał zwykłą pochodnię. To ja wziąłem dla Lezlara, myślę, że od Kuby biorę, pomyliłem was. I Kuba leży krzyżycowa altarnia na ziemi. Okej. Okay. O, to żeś ją rzucił. Prawie spadła w przepaść. Chyba zapisuję. Zaznacz jakieś inne jeszcze. A można mieć inne jeszcze? Chyba tak. O kurde. A co, nie wycinali drąg? Lezlar? Właśnie czekaj, muszę je wyciągnąć. Mam już. Dobra. Że tu wystarczy, że mamy. Oto jakiś jest posąg. To jest znak Seluny chyba. A tu jest coś do kopania. Tam ktoś stoi, Rafael jakiś. O, Kacenka. Rafael? Kacenka. Ten diabeł? No, no. Tak. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Czekaj, kto miał z nim... Astarion chciał się z nim spotkać, tak? W jego willi. Tak. I się kopali nowy grób, by on sam w nim spocząć mógł. Przestrogę wydaje, nie mów, że się o mnie martw. Długo ćwiczyłeś ten występ? Merely protecting my assets. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Jak do niego należy, ja nie? Sekundę, co? No. We both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to buy you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Okej, okay, coś tu kręci. On kręci. Mam zabić Ketrika. I had an inkling that was one of your main motivators. Delighted to see it confirmed. You're welcome to give it your best shot, of course. It's just that, well... The man has proven to be more or less resilient to death, which is not the only obstacle you're likely to face. I already did. Oraz przejść do rzeczy. Through the dark, you go creeping and awake what's sleeping. Chances are many more graves than yours alone will soon be fed. I czegoś mamy nie obudzić. Okej. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. Ale jakie my wrota chcemy otworzyć? Nie rozumiem. It is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Okej, okay, czyli Rafael chce, żebyśmy zabili jakiegoś innego diabła, jego konkurencję? No tak brzmi to. A on coś knuje, ale na intuicję właśnie bym rzucił, żeby się domyśleć. Aż sobie nawet dodam wskazówki. Tu łatwy test. Mocno się z tym nie chcę kryć.
Coś tu śmierdzi, tak. Bardzo. To wcale nie Koperniks. Stitcher and I go back a long way. I admit it would be in my best interest as well, should it remain trapped in the dark. W jego najlepszym interesie. Place its head, perhaps? I should not relish its reacquaintance. Let's leave it at that. A to może być karta przetargowa, dobra. Nie oto wiem, znalazłem wreszcie kogoś, z kim warto porozmawiać. O, zawsze wiedziałem, że w głębi ducha jesteś tchórzem. Dobry nie tekst. Nie wiem, czy takie teksty nie mam co powiedzieć. Przypominam, że Rafael ma 666 HP. No ubicie. Cztery postacie? Luz. Tylko ten... Nie chcę się z nim aż tak układać. Tylko nie wiem, o dwójka odnosi się do Rafaela, czy do tej osoby, którą mamy spotkać? Do tego... diabła, kogoś z pochodzenia piekielnego? Kogo on chce... No właśnie. Marcelo. Pytanie, czy my nie chcemy tyle, układać się Marcelo, z tym Rafaelem, czy bardziej... No bo po co mielibyśmy się układać z tym Rafaelem? Podobno jest w stanie nam pomóc, jeżeli my pomożemy jemu. To jest coś związanego z naszą kijanką, ale nie za wiele chcę o tym gadać. Póki co chyba gra czeka, aż karty na stole się rozłożą. No ja mu nie ufam. Ale... Na razie myślę, żebyśmy normalnie do tego podeszli. Jak się czegoś dowiemy, no to zawsze możemy jeszcze mu powiedzieć, że się bujał. No dobra. W porządku. You heed this warning. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Blady elf, ja sobie przejrzę dziennik zadań, zobaczę. Pomóż Kitrakowi, to nie to. Zabij starego wroga Rafaela. Rozpraw się ze starym wrogiem Rafaela. Swoim Nemezis powiedział, które czai się w głębinach pod mauzoleum. Najwyraźniej powinniśmy spróbować rozprawić się z tym starym wrogiem. Okej, a blady elf, co to jest? Podążaj drogą do Wrót Baldur. Rafael zniknął, zanim Astarion zdążył z nim porozmawiać. Jakikolwiek miał pytania, odpowiedzi na nie będzie musiał szukać gdzie indziej. Może być może we Wrótach Baldury. Okej. Przejrzeliście to miejsce? Tak, właśnie tego, rozkopuję groby. Ty, a tutaj jest symbol harfiarzy. Nie, to nie są harfiarze, to są seluny. Tak. Bogini Księżyca. Tak, tej, która się przeciwstawia tej ciemności tutaj. A czy mówię ja o tej... Próbowałem. Aha, dobra. Mówię czy o tej tutaj. Jest jeszcze symbol inny? A, rzeczywiście, tutaj widzę flaga. No. Ej, wchodzimy do mauzoleum? Czekaj, bo właśnie tam z tyłu jest jakiś w ogóle duży budynek i pytanie, czy to o, też... To jest... jest... teleport, a my już... Nie zablokowałem. A, okej. Okay. A my nie byliśmy przypadkiem tutaj? No, tak, jest. Tam jest... Tak. Znaczy pod nami po prostu tam niżej jest zejście z powrotem do... Do tego domu zdrowia, nie tam gdzie byliśmy wcześniej. No to chodźcie do mauzoleum. Bo tam jest klątwa. Yes. Chyba nie jakaś mocna, ale... Nie ma. Dobra, wchodzimy. Fajne wejście. Ta klątwa jest takie wkurzające, naprawdę tak mi tupuje za klątwa. Ile można z pochodnią biegać? Karol ubolewa, że nie można sabotować Maćka za kostycki. Czekajcie, to zapiszę tylko tak gierkę. A nie, sama się chyba zapisał. Ale być może jutro będzie sesja z D&D, to już ma okazję. Tak, jutro będzie sesja D&D, więc macie okazję. To jest chyba miejsce tego, dla nekromantów. Bo widzę status po lewej strony, że to jest miejsce przepełnione zwłokami. Jest tu klątwa, czy nie? Jest chyba. Nie wiem, chyba za broń, może nie będzie. Nie wygląda, żeby była aż jakaś mocna. Generała Torma. Herold Baltazara.
Czekaj. A czyli ten bal, czyli to jest jakby wiadomość od Baltazarda? Ale kiego Baltazarda? A tak, on jest nekromantą i on tu gdzieś jest, nie? Tak, i mieliśmy go wesprzeć podobno, ale nie wiem. Tak, klątwa cienia. Jest klątwa. Jest ta pochodnia. Ale chyba wystarczy coś tylko świecącego mieć w rękach. No, ewentualnie. Nie chcę nic mówić, ale to wygląda tak, jakby parę zwłok miało wstać od razu z tarczami i innymi bajerami. A gdzie to zakryjesz? To nie jest jakieś coś? No i z... coś, coś jest. Chociaż w sumie był tu nekromanta, no to nie zdziwiłbym się. Chodźcie tak od prawej, pójdziemy najpierw. Ja już weszłem na lewo. A czekaj, 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 czekaj. To jest jakiś dziennik. Keterika Torma i tabliczka. Keterika Torma. Tu spoczywa Melodia Torm, ukochana żona i matka. Czyli... To jest grobowiec spoczywa... Torma. Tylko, że Keterik Torm nadal żyje. To tak, tak, ten... tylko w sensie jego żona tu jest pochowana. Tak. A tu jest jego dziennik. I wiemy coś na temat jeszcze jego córki, co nieco. Że ona gdzieś też żyje, ale nie wiadomo. No, czytam jego dziennik. Fajnie, bo oni to jest jak tworzenie mitów właśnie wedle tej zasady. Spotkaliśmy głównego przeciwnika, byliśmy w jego jaskini zła, czyli jego, można powiedzieć, królestwie i poznajemy więcej faktów o nim. Dziennik obejmujący wiele lat, rozpoczynający się od narodzin dziecka, a kończący szeregiem tragedii pozbawionych dat. Jak to możliwe, że odeszła? Dokąd się udała? Księżycowa panna nie może przecież być tak nieczuła i okrutna. Nie dla swojego najwierniejszego sługi. Nie po tym, co się stało z Melodią. Czyli chyba córką. To nie ma sensu, żadnego sensu. Wiem tylko tyle, że nie przeżyję. Jedynym wyjściem jest zapomnienie. Wejdę w objęcia nicości. Znajdę wytchnienie w nieistnieniu. Żaden człowiek nie zdoła przeżyć, wiedząc to, co wie. Wiedząc, co może utracić, Szar to rozumie, tylko jej łaskę mogę pojąć. Mój umysł jest pełen czarnych plam, ale to wciąż za mało. Pustka, czas, nicość, a mimo to wciąż pamiętam, pamiętam wszystko. To bijące serce nie ma litości. Życie nie ma żadnej litości. Pewnie trzeba znaleźć jego serce. To był dziennik, część pierwsza? Tak. Tak. Dziennik, część druga. O, nieskończona ciemność nie przynosi mi zapomnienia. Baltazar jest dla mnie źródłem ostatniej iskry pociechy. Nadziei na to, że być może ją odzyskam. Jeśli zapomnienie nie przynosi wytchnienia, jakże możemy bronić się przed śmiercią? Tylko w jeden sposób, stając się jej panem. Słowa Baltazara nigdy jeszcze nie brzmiały tak obiecująco. Czytał Maciej Głogowski. Baltazara, czyli on... O kurde. Oj, 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 coś tu się dzieje? Czyli, że... Drapek! Tak, ale tu jakaś klątwa ja dostrzegłem, czy coś? Weź lepiej go zabierz, bo zaraz go klątwa. Tak, zabierz, bo ja przed chwilą zrobiłem test na religię i coś wyczułem tutaj. To symbol coś... Myrkula jakiś. Czekaj, właśnie Drapek coś tu wyczuwa też. A nie możesz go zabrać? O! Czekaj, on nam znalazł kurę, to jest skarb. Jakiś symbol Myrkula znalazłem na ziemi? Nie wiem, kim jest Myrkul. Poplamiona księga. Oleusorum bisty ołtarz. Krótka notatka zapisana na marginesie tomu, opisującego szczegółowo nekromantyczne rytuały. Rozkazy generała Torma były jasne. Aby odkryć to, co kryje mauzoleum, trzeba podążyć jego śladem, powtarzając każdy jego ruch i czyn. Od splendoru przez tragedię do niesławy. Tak to określił. B. Kropka. To są notatki Baltazara na tym. Baltazar w sumie sobie tutaj zrobił gabinet, chyba z tego co wiemy. Tam jest skrzynia podróżna. Kościane krzesło. Niewygodne. O, zamknięta skrzynia, coś dla ciebie, Kuba. O, dziennik Torma jest część trzecia. Okej. Melodia zrozumiałaby, gdyby znała mój cel. Sądzę, że w tej sytuacji ona również zwróciłaby się ku Myrkulowi. Nasz skarb powróci do życia. Jakim byłbym mężczyzną, gdybym nie był gotowy spalić dla niej całego świata do fundamentów? Czyli on chce cały świat... Do swojej żony. Teraz pamiętam, kim jest Merkulem. Merkulem, możliwe, ale nie jestem pewny, jest bogiem śmierci. No. Bardzo prawdopodobne, że to Merkul jest tym Nemezis
diabła, Rafaela, i że Torm się z nim sprzymierzył, bo zaznaczę, że Torm poległ w trakcie bitwy i potem mógł w sumie zostać wstrzeszony przez Myrkule, jakby na placu boju z nim. I znalazłem tego. Freddy Mercury. Magiczny płaszcz. Ożywieńcy. A tutaj ciekawostka, te wszystkie rzeźby i kości w ogóle rozłożone, to Ketrick Thorn pohańbił kości swoich przodków, żeby zbudować totem dla Myrkula. Oh shit. Mam płaszcz, wszystko poświęcił, pytanie, żeby chce. No, a co on robi? Podczas rzucenia czaru w walce fajne. Wręcz dostaje się 8 punktów tymczasowego życia. A mój co robi? Podczas czego? Kiedy ja się dostał? Chciał. Podczas jak się rzuca zaklęcie w walce wręcz. A no to... A dam ci zadam swój, żebyś fajnie wygląda. To właśnie, bo ja nie mam w ogóle. Krasnolud. Nawet pasuje, tylko kurde, nie posiadam tego zatrucia. Zastujesz wroga, odzyskujesz. W sumie, ale dobra, tobie się przyda. A zobaczcie tutaj. No co? Tak, lampa, można ją ściągnąć, żeby ona świeciła nam? Nie, chyba nie. Mogę spać ją strzelić, ale teraz nie, chyba nic nie, nie mogę. Poczekaj, spróbuję właśnie skuszę. Mogę? Nie, dobra. Myślałem, że można ją wziąć. No to co? Naprzód. Mapa świątyni. Odręczna mapa rękawicy Szar. Plątanina komnat, korytarzy, ciągnie się na wielu poziomach. W centralnej sali znajduje się olbrzymi posąg Pani Nocy. Tu jej uczy widnieją notatki i objaśnienia spisane wąskim pismem przez Baltazara. Nietknięte skrzydło, próba sił? Zrujnowane skrzydło, coś tam jest. Doniesienia o dziwnych hałasach. Szczury. Skąd tu tyle cholernych szczurów? No co, z trupów. Nietknięte skrzydło to próba sił, a zrujnowane coś tam jest. A, czyli to jest tego. Szar. Tak, jest to szar, no to... posępne serce coś by może tutaj wiedziało w tym miejscu. Tu tylko popłatki są. Weź wel tego psa, bo dostaniesz z jakiejś kuli ognia z papki i on zginie. To jest magiczny pies, o już. Widzisz, znika, wyparowuje. Dobra. Magiczne psy robią magiczną kupę? Też znika? Tak. Magiczny nawóz. Rozbrajam. O. Widzę pułapki. Ja tabliczkę przeczytam. Susuk el Olot. A, dobra. Czekaj, a to nie jest grobowiec Storma, bo jest otwarty? Tylko jak to sprawdzić? Albo... Tu jest jakiś przycisk w ogóle, patrzcie. To jest jego żony. Bo patrz na górę, że kobieta jest... Nie, to jest jego, ja widzę po obrazie. Tu jest obraz Torna. Ale czemu niby na grobie jego daliby przykrywę z ciałem kobiety, powiesz mi? To czyli to jego żona. Ale poczekajcie, nie idźcie gdzieś. Tu są przyciski, trzy. W sumie Torm to chyba nazwisko, to może być... To jego Torm, żona. Tylko że to jakaś inna, no, Tormowa żona. W sumie Tormów było sporo tutaj. Tak. Tormem również był ten lekarz. Klikamy chyba guziki? W ogóle są, jest obraz żalu. Pochylony pod ciężarem żałoby po swojej córce. I a może to jego córka tu leżała? Jeszcze jedna pułapka tutaj została. Płytka. Wchodzący księżyc. A, bo co te łby gargulców? Coś tu się zrobiło, ale no głowę gargulca się odsłoniła, że jak się naciśnie, to pewnie ten... Wystrzeli. Mhm. Ale coś jeszcze innego magicznego się zrobiło za mną. Za tobą? Kurde, ta jedna płytka, tyle problemów. Dobra, już. Zapisuję. Kim? Dobra. Co, najwyraźniej były tutaj... No, najwyraźniej jedne co tutaj było, to kominy z trucizną. Poczekajcie, chcę zobaczyć właśnie ten generała. Ketrick Thorn, przewodzący siłami Szar. Podwojownika Selune, czyli światła na księżyca. No, obrót 360. 180. Nie 360. Dobra, to co?
ja idę do tego wrogu guzioka, a ty wciśnij ten na środku. Maciek, wciśnij tamten przy generale. Wciskam. No. O, coś się tu dymi? Ojo! To o to chodziło? Nie, coś źle zrobiliśmy. Wyciągaj tą pochodnię lepszą. To mamy wyjść z ciemności. Nie mam się. Ja? Chyba ty. Tam? Kurde, gdzie ją? Już wyszliśmy. Powinniśmy wcisnąć konkretną, czy... Chyba mieliśmy wcisnąć w dobrej kolejności, bo to chyba musi być historia jego. Dobra, to wiem które. Najpierw żal, potem wieża. Nie, czekaj. Żal, wieża i generał? Bo żal jak wcisnąłem był niebieski, więc wydaje mi się, że on jest pierwszy. No, spróbuj wieżę teraz. A ja mogę, czekaj, mogę uleczyć wszystkich sojuszników. Już... Dobra, dostałeś. Czerwony, yeah. Czyli drugi musi być generał. Czyli co, najpierw znaczy... córka mu umarła, został generałem i wieżę podbił? Czy zrobił wtedy może? Został generałem i stworzył księżycowe wieże, może o to chodzi. No. Wskrzesimy jego córkę. Może ten, otworzy się przejście pod grobowce. Nie. To spróbuj od wieży. Może wieża, potem żałoba. Może najpierw budował to miejsce, później umarła i teraz wysługuje się jako... Jest dwa niebieskie, no. Czy to cały czas jest niebieskie? Aha. O! Ale tak, o! Mędrzec nigdy nie zapomina. Ej, sporo jakieś miejsce. Bok. Sporo trupów. Ty! A to z ten, to ta bogini szar tu jest. Tak. Czekajcie. To chyba winda? Tak. Wygląda jak dysk. Klejnot przejścia. O! Ta scena. Ty, fajowe podziemia. Prawie tak fajowe jak w podziemia, które jutro będziemy grać. Oj. Podziemia jutro? No przecież jesteście w... No tak. D&D, jesteśmy w takich okropnych... No. Czemu ja jestem pod ziemią? Co się dzieje? Poważnie, dlaczego jest takiego potrzebna była kastynka? A gdzie jest Kuba? No właśnie, kurde, się zgliczowałem. Czekaj, już... O, już jesteś. Ciebie cień chwycił. To jest niebezpieczne miejsce dla Gloma. Może do tyłu przejść w ogóle. Właśnie czekajcie, powoli. Jak do tyłu? No tak, schodki są. Ale po co? To jest... Nie wiem. A czekaj, to jest było to zawalone przejście? Tam było coś zamknięte? O ja cię kręcę, to jest nowa lokalizacja. Właśnie pytanie, czy my nie przeszliśmy przypadkiem... Nie, dobrze przeszliśmy, tylko pytanie, czy my jesteśmy jakby za tym przejściem, które było zawalone, bo coś tam się czaiło, czy to jest ta próba siły, o której było w notatkach? To jest całkowicie nowa lokalizacja. Bo w sumie tak, bo Baltazar tego nie odtworzył. Śniarka wiecznej nocy obrączy mi zapomniała. Usłysz pieśń nocy. Kto by nie chciał? W takim fajnym miejscu? Kto to w ogóle zbudował? Skąd te wszystkie kamienie? Nie, było mówione, to jest ta próba siły. Nie sposób oszukać. O! Czekaj, co ona gada? Czekajcie. Ona powiedziała... O tym, że ktoś musi być godny. Szar nie sposób... Wojowników szar nie sposób schwytać, nie sposób oszukać. Niegodnych czeka tylko żałoba. Może trzeba... Posępnego serca tutaj, żeby przejść? Poczekaj. Wojowników szar nie sposób schwytać, nie sposób oszukać. Czyli to jest posąg... Widzicie ten umbralny klejnot przy posągu? Tak.
On pewnie to wywołuje. Trzeba do niego podejść. Ktoś by dał radę się zakraść. Bo nie sposób oszukać. Może tą niewidzialną ręką może tam zaruszyć. Postrzelić. Chyba. A ja wiem, a może trzeba się po prostu oddać w ciemności. Weź wyłączę pochodnie. Światło. W sumie? No nie mogę jej schować, co jest? Kliknij na pochodnie tam. Nope. O, teraz światełko jest. Nie. Uważ, przyjrzeć temu siedzącemu kręgowi. W przeciwnym razie pojawią się... Dwa razy. Dobra, czyli po prostu... O, Maciek może... jest blisko. Ale i tak nie mamy tutaj tego. Maciek doszedł. Jak ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia, szczerze. Flaga tam się pojawiłem. Dobra, tu klątwy nie ma. Wygląda to, że to jest miejsce, którym po prostu nie można użyć światła, bo to jest świątynia tej pani ciemności. Może tak być. Czekajcie, na mapę chcę spojrzeć. O kurde, no tu będzie dużo. Idziemy w prawo czy w lewo? O, znajdź Baltazara jest po lewej, to chodźmy na prawo. No to właśnie, tak samo chciałem powiedzieć. Uwaga, pułapki! Bardzo dużo pułapek. Ale chyba tylko nie wiem, jak one się aktywują. Chyba zużyte są, bo przed chwilą najechałeś na jedną. O, tutaj jest jakaś... ten. Jeśli to są kominy, tylko przez nie... O, właśnie, czyli tak się aktywują. Tu jest marmurowa płyta do... Tak, te płyty to aktywuje. A kominy to jest pewnie trucizna lub cień. Co to? Obniżyłem wysokość lampy? Nie obniżaj, podnieś do góry, bo jak puści się gaz, a to eksploduje gaz. No, jest to sens. Tak, to daje 100% na to. A może byśmy opuścili z dwóch stron, co by się stało? Nie, poczekaj. O! Karol zasubskrybował na 2 miesiące. Nie, już po 2 miesięcy. Dzięki. A to tutaj subskrypcję używasz? Kurde. Jak używam? Aktywowaliście pułap. Nie, rozbroiłem. Ale nie wiem, co to zrobiłeś. Nie, teraz dopiero rozbroiłem. Dobra, grobowiec. Wcale nie przeszukuję go. To się kurde dzieje, nie mogę zbroić. No, to ma na bank wysadzić gaz, który się pojawi. Chyba, że dobra, no to możemy opuścić z obu stron i zobaczymy. Idź opuść Kuba z drugiej strony. Ci da? A ja opuszczę z tej. Będzie przynajmniej jaśnie, ja bym to zostawił w dół. No zobaczymy. Jest ciemno. A może trzeba część tej... Dwie, tylko cztery, może trzeba z wszystkich stron. Tam z drugiej strony trzeba może? Znaczy może to była ta zagadka, którą teraz mieliśmy, ale... Może to przez to skolidowałeś z tym? Może zlugowałem, bo się Mogło tak być. Dobra, idę zobaczyć, co tutaj. Tu jest jakaś tabliczka. Ale to co, on wszystkich sobie tutaj pochował? To już w ogóle są chyba grobowce tych wyznawców szary. Tak, to są wyznawców. Położący kryształ rozpadlinowy. O. Tabliczka. Patrzymy. Nie wiem. Niech się świeci. Idę tam gdzie Łukasz. No tu nic nie ma za bardzo. Znaczy chyba poza grobowcu. Nie. Jeszcze ja zerknę swoim okiem. Niektórym się dobywało broń. Ja na dole klikam F. No w F się dobywało. U. A U. Ja mam inaczej. Ja nie mam. Może masz zmieniony jakoś. Może przedstawiałeś kiedyś. Dobra, coś? To tu w prawo teraz. W sensie do góry, na północ. Jest jakieś zamknięte kamienne drzwi. Jo. Chyba, że to... No dobra. Zapisuję się. Dajcie mi godnego przeciwnika. Któż tu jest? Dlatego idziesz przodem. Ktoś... Jest, wow. Szkielety. Jakiś ten? Dialog? Aha, mam dialog. Ożywieńcy. Będziesz z nimi gadał? Na to wychodzi. Jakie kostki. Nie ma przejścia.
tych butach nie wyjdziesz. Ten grobowiec jest w waszym grobowcu. To? O! Lol. To nawet nie wiedziałem, że w szkieletach może być Kiang. Mieszasz się. A może to jest ten tego? Tak, Baltazar. Baltazar. Zrel mnie przysyła. Mam pomóc niejakiemu Baltazarowi. 3 trupy ze wspólną osobowością. No. Trącanie się albo wtargnięcie mogę wybaczyć, ale brak pomyślunku oszczędzi mi obie kupno kości. Daj dwójkę. Bo domyśliliśmy się, że to wiemy. Otelić kogoś od życia? Fajna scena. Za nim co? Tam się coś zaświeciło? Zawszony parafrenie. Aha, on mówi nie do nas, tam gdzieś. Mamy iść za nimi? A nie, to co, oni nas atakują? Co on, kurna? Aha, dobra, tutaj zaatakowały. Oni nam pomagają przeciwko tym potworom. Tak, to właśnie teraz skumamy. To są sędziowie, nie umarli. To jest... Mroczny sędzia. To nie jest... Stąd i niegdyś żyjących uwięzionych między życiem a śmiercią. No. Odporni na wszystko, po co siadłem. Mają podatność na światło nawet. Welcome. O, miejsce dla telegrafu. Jest jakiś... Chwila. Czekaj, ja mam wodę święconą? Chyba miałem. Ja mogę wam uświęcić bronię chyba? Mogę z mocy bić najwyżej. No dobra, niech będzie. Nie swoją na uświęconą, ja ale... Ja się każdego. Nie za wiele mogę robić, bo nie mam akcji, więc po prostu się schowam. Ale podoba mi się, wziąłem Vita pod inicjatywę, teraz jestem pierwszy, nie? Oni są nieumarłymi, jeszcze chciałem... I jako pierwszy dostajesz. Tak. Tak. Się wychyli, ja jako pierwszy, no. A tam jest, co to jest te dziury? A, to są jakby ich teleportery. Umbrowe dzierżenie. Trochę to trzeba zniszczyć dość szybko. Okej, to moja pasywka zadziałała? Dlaczego? Psioniczna reakcja? Aha. Pa, to. Po prostu wysadził się. Nie układam się z żadnymi nieumarłymi. Zniszcz ich. To jest najlepsze? Czy nasz? Wiem, ale idę do mnie. Macie w sumie rację. Ale to działa cały czas. Ty tą dziurę chyba musisz rozwalić. Chyba nie. No stan kończy się po odniesieniu obrażeń. No przez nich. Tak? A nie, przez ciebie. A to widzisz, że już miałeś efekt na sobie? No jak, odpędzenie nie umarłych w D&D to działa cały czas, jak aura taka. A tutaj no. Zepsuli. Nie, po prostu nie jest pod tym koncentracja. No to spieprzyj. Jesteśmy zgubieni. Zepsuł. No i wziął popsuł. No i wziął popsuł, no. No, wziął popsuł. Dobra, zaczynam od tych od prawej. No, bo tam starczą jest, wydaje się silniejszy. On ma 16 pancerza, a ten z kuszą ma 14, a 2 pancerze. Tylko ten z kuszą ma jakieś mniej odporności, nie wiem czemu. Więcej? Nie ma mniej odporności. Nie wiem. Nie o co chodzi właśnie. Czy jeden jest duchem, drugi szkieletem, czy co? Mściciele sędziów dwóch, a czemu pokazuje A nie, to jest, ja wiem dlaczego. Bo oni są w cieniu, oni są w ciemnościach. Oni w ciemnościach mają zwiększony pancerz. Aha. To jest tu będzie jasno. Ale mocno zostaje tyle samo, to chyba jakoś to przeżyje. No, to trzeba zniszczyć te dziury. A, te dziury, umbralne drżenie. Może światłem? To można zniszczyć... Podatność na światło.
No tak. I ja nawet wiem, co zaraz zrobię. Dawaj. Tylko to w mojej rundzie. A, bo to... A, widzę. No, zostawiłem jedno życie. Zejście jakby ze środka korytarza. Nikt nie stoi tutaj po prostu. Do środka korytarza, czy blisko? Bardziej tu se stańcie. Gdzie Kuba jest? Bo nie widzę go. Obok. Tutaj obok paleniska. A, dobra. No to musicie rundę tylko ten zrobić. Ja mam później inicjatywę. To nic, lecę po prostu. Schowałem, że go nie strzelaj. Mhm. Strzelaj tych po tamtej drugiej stronie najwyżej. Nie, już dziurkę wolałem rozwalić. No, to na hita też z bliska. Mam mało życia, tylko mam dużo odporności właśnie. Mówię, nie stój tu. O, dobra. Jeszcze się ukrył. Ale nie przed wszystkimi. Nie, miałeś sukces w którymś ukrywaniu. Dwa sukcesy, jedną porażkę. Co to jest? Łapacz pocisków. Zmniejsz obrażenia zadawane przez broń dystansową OK-10 plus wartość modyfikatora ze zręczności. No dobra. Ja jestem takim, kurde, wojownikiem cienia. Atakuję i uciekam. Assassino. Dobra, nim się, nią się na tylko starczą. Lekko cofnę. Z Koperniksem. Hero time! Jack, zdejmę tarczę, mam więcej obrażeń? Co ty, na stary weniesz, Zusz? Mhm. A to ma ograniczony zasięg? Myślałem, że to ma... To jest? Tulipa trochę. Myślałem, że to na całą długość korytarza poleci do tej kuli, co tam jest. Mhm. A, to jest tego... To jest twoje tego... No dobra, tak. To jest przesady. Nice. Panie. To... Desintegracja. Piękna. Nice. Bardzo. Chyba możesz to nawet... A nie, no i jak to odnajesz? Odpoczynkiem? Tak. Raz na długi. To chyba mamy nawet miksturę, która sprawia, że dostajesz odpoczynek. Angielski sens. Ale chyba zrobimy tu niedługo długi. Angielski? Angielski odpoczynek. Chyba angielski. Czekaj, a przeczytam dokładnie, jak to się nazywa? Angielski sen chyba nawet. Wytchnienie sen, coś na deseń. Ja mówię angielski, nie wiem. Angielskie wyjście może być. To jest tak jak Brytol. A te szkielety są sparaliżowane chyba z tego powodu strachu. Dobra. Ujejo. Jeszcze jeden. Nie, po jednym, bo to reakcja to jest jedna. Chyba na reakcję, no. Mhm. Jedna reakcja jest. A to w Kopernikusa nie biją, też nie trafiają. Można w sumie farmić expo. Chyba nie, ale pomóc się przy Kopernikusie? Nie, ja tam myślę, że Godra wykończy. Ja mu światłem daj tam. O, nice. Kto to puścił? Maciek? Ja. Co mi tu koło głowy przelata? To nie jest jakaś autostrada. Na głównej byłem, to jechałem. Ciekawe, kto odpalił te umbralne drżenie. Czy to jest tylko pułapka, czy to ktoś jest... to wywołał? Nie, to jest chyba wywołany efekt, bo jesteśmy w grobowcu, szar. Może tak być. Czekaj, jakie to ma efekty? Ma to jakoś... Tylko na światło. Powiedzmy. O! A to, żem nic nie zrobił. Były strzały? Nie, to było te zwój z ognistymi pociskami. Fajne. Zastanawiałem się, kurde, co, jak to za... Ej. Ja się za tobą schowałem, mam nadzieję, że się ten pusznik, a ten się ukrył. Kucnąłem. Przepraszam, jestem... Nie, tymczasowe zdrowie. O, co, jeden jestem... Ja jestem irytującym niziołkiem. No tak. Tak. Po prostu mój najlepszy sposób, by przetrwać, to nie zostać w ogóle trafionym. Ale dupa. No dobra, będę musiał przy nim zostać, tylko go obejdę dookoła. I teraz tu. Gościu.
Nie wiesz, z kim zadarłeś. Ile on ma życia? 27. No, się w ogóle możesz zobaczyć. Możesz rzucić chyba jednym od drugiego, bo tylko 30 kilo ważą. Opa. Pieniążki mał. Ten też. Na lutowanie będzie jeszcze czas. Zawsze jest czas. Tak. Przynajmniej w grze. Zawsze. Bo szybciej idzie. Kurde, tu naprawdę labirynty są. Jeszcze mogę strzelić, to może dobiję tego do jeden. O! Pięknie! Nie gites. Ciap w szyję. Dulu. Ty nie zobaczył mnie? Nie zobaczył. Ci nie widzi, jak na froncie stoisz? Zobaczył mnie, bo kurwa świeczki są obok. A przecież to świątynia ciemności. Jak mógł to zobaczyć? Nie wiem. On nie ma tego ślepowidzenia przypadkiem? Co za świętokradca zapalił świeczki. Oczywiście ma, kurde. Czekaj, on ma widzenie? Wrażliwość na światło, widzenie w ciemności ma. Skradanie się w cieniach. Żywy cień, wzrok szar. Sędzia nie może zostać oślepiony. Okej. Teraz cię dobra, nie widzi. Po prostu nie jestem w stanie go zaatakować z ukrycia najwyraźniej i tyle. Nie mam. No dobra, to nic, po prostu go udziabnę. Jakby to za mało punktów ruchu teraz. Dobra, pójdź go. Rzuć, strzel. I w dupala. Słuchaj, nadal mnie nie widzisz. Nawet się nie odwróci. Nawet nie wie skąd. Nie miałeś bioraku? Nawet nie wie skąd. On mnie zobaczy zaraz. Kiedy niby? Patrz, nie, on nawet nie widzi. Poważnie. O. Ale to dziwne, bo ja nawet nie jestem ukryty. Patrz, i szkielet zgarnie całą chwałę. A nie. Teraz ja. No to co? No to koniec z nim. Teraz szabrowanko. Szkielet pojedynkowy. Tak, ale to wygląda na to, że w tym miejscu już nie ma klątwy cieni. Pozłacana skrzynia. A, rzecz jest, ukryła się. Proszę ją otworzyć. A w środku... Łuk! Całkowita niespodzianka. Gdy postać jest uzbrojona w tej łuk, jest ukryta w cieniu, otrzymuje premię 1-4 do ataków broni dystansowo. Ale to jest słabsze od mojej kuszy obecnie. No jest, ty, krótki tu, łuk. Tu są... złudna bestia! A, złudna bestia? No. Ty. Gdzie ona? Tu na dole. Wiemy. Chodźcie. Może będzie się z nami porozmawiać. To idź ktoś jeden najpierw. Ej, ucieka. Ta, poszła tam. Poszła tam NK. Nie, skoro się. Ale nas jeszcze nie zobaczyła. No musiała, skoro uciekła. Po co uciekła? Może. Kurde, tutaj są jakieś miejsca do przeskoku. Tam pobiegła ta złudna bestia na lewo. Jak to wygląda u nas z magią? Czy mam jeden. Potrzebujemy? Jedną komórkę. Mhm. Myślę, że starszy byłabym. O, widzę to, widzę, jak ta złudna bestia tam czeka, czyha przy wejściu. Dobra, to ona czai się, nie? Spotkanie z Baltazarem wolę raczej dopiero użyć drugiego odpoczynku. Ale drugiego. Ej, poczekajcie. Jest, ale w innym kierunku. Bo możemy rzeczywiście przeskoczyć na tamte schody tutaj przez tą dziurę. Będziemy wtedy nad tym przejściem w dół. I będziemy nad tą bestią nawet. Chyba że ty, Kuba, tylko idź tędy, a my pójdziemy do. Znaczy, ja tutaj zrobię zwiat. Albo wy we dwóch idźcie tędy górą, a ja pójdę z Lezaldo. Nie mogę przeskoczyć, jak ze sobą z Kaszkiem. Rzucicie? Nie. Znalazłem skarby. No to niech Kuba tam skarby przeszuka. A idę pogadać z bestią. No to pogadaj z nią, jeśli się da, ale ona ucieka. Ona ucieka przede mną. Gdzie kotek? Szogun? Stop. Skąd pamiętam to miejsce, co zapisz. Widzę to pułapkę. Widzę tą ludną bestię. I ktoś tu jest. Ja już się boję. Czekaj, ale tam jakiś wielki jest ten.
Dobra, ułożę... Szkielet. Port. Kotek w grze? Był jakiś kot? Kociuk? Ciuś? Nie było kota. Kurde, jest nie grałem, to było wskoczyć tędy. Gdzie wskoczyć? Tutaj na dach, tu gdzie stoję. Przez tą barierkę tam wyżej. Aha. Jesteś w stanie? A ty? No ja nie, mam za słaby skok. Ja mam tutaj problem ja taki, jestem w stanie. Że... Tu, patrz. Gdzie wy jesteście? Ja tutaj ciężej. Powiem ci, uważaj, bo tutaj ktoś jest. I to nie jest to tylko kitek, bo był kitek, ale ktoś zaczął coś mówić. Jaki kitek? Ale ja go nie widzę. A tamten, kitek, chodzi bestia. O złudną bestię, dobra. To nie kotek, tylko potwór. Coś, co może cię zarąbać. Szogun wersja 2.0. To jest Szogun na sterydach. Nie, tutaj poważnie coś tu jest, bo coś mówiło przed chwilą. Ja się cykam. Czekaj, a chodź tu Maciek, patrz, a stań sobie tu, gdzie ja stoję i spróbuj. I tu, pa. Jup. Ukrywanie się, sukces, coś, ja nie coś na mnie patrzy. Masz teleport. No i co, mam zrzucić komórkę czarów? Ostatnią? Rzucić cię? Nie. Ja idę od frontu. Ja się nie czaję. To dobra, to idę górą razem z Kubą. Właśnie czekaj, ktoś tutaj mi... Don't waste my time. O kurde! O cholera. Formuła 3, nie puścić nikogo. Jugir, kto to kurna jest? Gościu, co ma stopień życia. Kamieniem we mnie rzucił. Albo strzelił. Dobrze, niewidzialne, świetnie. Czyli ja widzę niewidzialnych w zwarciu. A złudna bestia to po prostu jest na dziko tutaj, rozumiem? O, to był jej klon. Chociaż nie. Teraz nie wiemy, który to jest klon. Ta złudna bestia była w tym, honorze złodzieja. Tak. I oglądałeś w końcu ten film? Było. Tak. No, fajny jest. Weź Maciek kamerę popraw, bo to... Cię nie widać. Jesteś niewidzialny, Kuba? Nie. Nie, jestem widzialny. A czemu cię nie biją? Bo jeszcze do mnie nie podeszli, nie wiem. Nie, nie widzą cię. Ale ja jestem widzialny. Po cholerę. Chyba dlatego, że zaatakowałem po prostu od razu. Fajnie. A dobra, bo nie jestem w zwarciu. Porto. Ja w ogóle zobaczyć wyniki rzut na instyle? To jest. Panie. Podniosłem coś. O kuźwa, patrzcie to! Ortonowa bomba. 4K8 od mocy, 4K8 od ognia. Eksploduje. Piekielne podpalenie twoich wrogów. Oni pewnie mają odporność na ogień. No, nie podatny. Mina. Ale zabieram to. To jest bomba, która zaraz wybuchnie. Jak to wybuchnie? Mam to w EQ. A! Możesz to wrzucić? No tak. Masz EQ? No ma. Okay. No jeśli wybuchnie zaraz, to jest lipa, ale... Czekaj. Okay. Ja muszę zobaczyć najpierw pole boju, bo tutaj jest w ogóle szczątki jakiegoś wielkiego dinozaura pewnie. Łoże Ortona. To może być ten wielgachny potwór. Nie sądzę, żeby to było Nemesis. Werbomba. Nie mówcie mi, że to jest bomba, która wybuchnie zaraz w ogóle zlałe w plecaku. Powiem ci tyle, że to jest mina, która... To jest specjalny atak naszego wroga tutaj, czyli rozkładanie bomb, które wybuchają z opóźnionym czasem. Ale nie, chyba nie wybuchnie. Jak ją podniosłem, to ale możesz ją rzucić. Mogę, tylko w następnej rundzie, bo teraz nie mogę akcji... Okay. Ale oni mają niepodatność na ogień, więc bez sensu w nich rzucać. Oczywiście nie mają, ale to jeszcze daje obrażenia od wybuchu. Ja zrobię tak, ja nie będę do nich podchodził, on jest niewidzialny, zaraz sam podejdzie. To są czarty. Tak, ja stanę tu, na brzegu, i oni będą musieli tu ruch marnować, żeby wskakiwać. To jest bomba. Jaka bomba? Jak pierdolnie, to się dowiesz. Tam jesteś Kogo strzelałem? Maćka. Nie, Maćka. A... Gaszą światła? Nie wiem. Oni cię nie widzą, dobra? Szuka mnie! Szuka cię, bez kitu.
Ja jestem w najgorszym miejscu, gdzie mogę być, jak się na mnie rzucą. No, zarąbiste są te questy. Bardzo mi się podoba jakby ułożenie w ogóle mapy i... O. Też. Zabawa wychody. A ona widzi? Nie widziałem. Uważnie, a tak okazyjny? Tak, zauważyli cię. Ja nadal niewidzialny jestem. Chyba, że to jest iluzja. Bo to jest iluzja. Jest niebieska. Chyba, że my nie rozróżniamy, która to iluzja. A, bo bestia złudna, prawdziwa, ta dalej ma widzenie w ciemności. Nie, sorry, to jest ciemności. Ta, ale wiesz co, jak ona potrafi przejrzeć iluzję, to wydaje mi się, że ona wie, które... Ona przerwała mi widzialność. Chyba super. Ta, bo cię trafiła. Jebana. Ja rzucę na ciebie sanktuarium i nie będą mogli cię zaatakować, jeśli ty nie zaatakujesz najwyżej. No, zaatakuję jeszcze pierwsze przy okazji, ale nie wiem, czy dożyję mojej kolejki. Czy żyjesz? Oni mało biją właśnie, oni rzucają włóczniami w nas na razie. Tobie mało. Chodzi o to, że to chodzi do żołników mi mało, nie mam kasy pancerza za bardzo. To masz sanktuarium. Zaplanuj jakiś dobry atak. Nie mam dobrych ataków, moje ataki odbierają się na ogień. Oni są odporni na ogień. No jak, masz ten wir sztyletów. No trochę ciężko, oni się rozbiegli mocno. Pamiętajcie, że tu jest jeszcze Orion, wielki gruby. Czy oni przypadkiem... O, odpor... Co? Odporność na obrażenia od zimna mają? Jak? To są... No, to są diabły takie piekielne, nie wiem. No. Czyli wodę gasisz czym? Przepraszam, ogień gasisz czym? No zazwyczaj wodą, ale jeżeli ten ogień cały czas pali się wewnątrz nich... ciężko. A czy one przeszkadzają? Even. Znaczy ja powiem też tak, nie wiem, czy chcesz, Łukasz, usłyszeć ode mnie, jak to z tym miejscem wygląda, gdzie my teraz jesteśmy? Z mojego ostatniego przejścia gry? Na razie nic mi nie spoileruj. Dobrze. Dobra, bo rzuciłem sanktuarium, to nie ma koncentracji podtypu, więc mogę rzucić inne zaklęcie z koncentracją. Nie. Dopóki Muriman nie zaatakuje. Tak, tak. Mogę rzucić ochronę sojusznika przed atakami i mocą wynaturzy niebian, żywiołaków, fej, czartów i nieumarłych do następnego długiego odpoczynku. Ale koncentracja... A, mogę użyć to raz na długi odpoczynek. Ale co to znaczy, że uchronić? Cel nie może zostać zauroczony, przerażony, opętany. Ponadto mają one utrudnienie w testach ataku przeciwko celowi. To bym rzucił na siebie, jeśli mam ich tankować, albo na Leslael. Chyba, że chcecie, że do trzech istot mogę pobłogosławić. Macie plus K4 do testów ataku i plus K4 do rzutów obronnych. Jak najbardziej rzuć to, bo to jest na trzy osoby. Tak, tylko że do 9 metrów, a ty jesteś za daleko. Na siebie. Tak, ja sobie poradzę jakoś. Ja mam... Czyli mogę wydać tak. Ja mam największy pancerz z was wszystkich, więc ciebie jeszcze dam radę. I Leslael, dobra. Okay. Bez kitu, otrzymał więcej pancerza. Mówisz, Maciek? Bez kitu, otrzymał więcej pancerza od Paladyna. No czekam chyba tutaj, czy może drogę im zastąpię, żeby do ciebie nie zbiegł. Teoretycznie nie jestem łotrzykiem, tylko łowcą. I ty masz zręczności dużo chyba, nie? Inaczej, nie. Nawet podejdę do niego. Aż tak dużo nie mam, czekaj, ile mam? 17. Ale ja nie dostaję bonusu ze zręczności dla pancerza. A nie wziąłeś tego? Starczy. On tu był, ten boss wtedy, nie? Jakbyś miał jeszcze tak, miał 24. Pięknie. Czarty to mogą. Nieróbstwo. Co, zepchnił? Łoty. Chyba jeśli tak murasz, to będzie dobra. Ludna bestia, to ten tu bosik podejdzie do mnie? Widzę go! Albo on strzelił, dobra. Ma kuszę ładną. Okej, okay, już go nie widać. Ale ja mam to oko, że wykrywam niewidzialny istotę. Ale musi stać chyba blisko. I on musi być gdzieś obok mnie. Ale mnie nie wykrył, czyli nie stoi odosłowniał. Szkoda, że to pokazuje, co jest kopią, bo... mogłoby to inaczej działać. Ale rzucę sztyletem, gdzie on stał, ciekawe, czy go trafię.
No, patrz ile ich tam teraz się zgrupowało. Jeżeli ona dalej stoi, to będzie trzech. Tak, tak. Albo w ogóle ja się odsunę i rzuć między ich. A bo wiesz co, zanim skończysz klejkę, spójrz na tą stronę, odwróć się od strony, nie? No, no. Może go zobaczysz. Rzut obrony na rzeczy zostaje powalony na ziemię. A dobra. Ha, powaliłem. Nice. Padnie? Nie. Leznael. No to co, kończymy tego gościa. Ta bestia została go iluzja chyba. Tak, tak, to na pewno. A prawdziwa jest on do... Jurgi, on jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Dokładnie trochę niżej. No właśnie tam, dobijam, no. Go. Tak. Ole, expa dużo. Chyba, że ja utrudnię im wszystkim, kurde, zabawę tutaj. Zrobię coś szalonego. O, spoko. Dobrze, że tam nie podszedłem. Leslal przeskoczę później tam dalej. To teraz... Kuba. Teraz ja idę, kurde, z szalony gnom wy... Poważnie? Miałem tam postawić właśnie. No chcieliśmy tam Kuba walnąć spelem. Ej, jeden z ich jest sondażem, to z nim można było się dogadać. No to proszę bardzo, możecie rzucać tam chmurę. Kto jest, o, kim? Panie, handlarzem. Który? Ten, co go dźgnął, Kuba. Niech przeżyje. Będzie jeńcem. Może ma trwanie do stosunku. Trafiają? Handlarz, oczywiście handlarz. Udało się jakoś z nimi właśnie pogadać chyba, ale nie wiem, coś... Tak, to jest co chciałem powiedzieć, że da się tą sytuację rozwiązać pokojowo. Ale no... O, Leslal też ma odporność na ten, na ogień. A i przypominam, że nie każda złudna fałszywa złudna bestia to jest fałszywa właśnie. Bo złudna bestia może zmieniać swoje miejsca z kopią. A, no to wtedy to fajnie działa. Jest, dostał chyba? Nie, nie dostał tam ten. Nie, nie dostał, ma fulla. Chyba, że jak wyjdzie z niewidzialności, to się dowiemy wtedy. Ale jest na pewno w mgle. Bo jest oślepiony. Tak. Się ją rozścieczył. Chyba jest ta iluzja. No, no zobaczymy. Jak ci dziaby. Boję się tej, co u Lulu jest, pewnie idzie. Gdzie on jest? No niżej, wiadomo nam. Aha. Bardzo blisko. A, ta bestia, tak? No. Okay. Może ona jest taka straszna. Nie, zaraz się przekonam. Dobra, bo ja już nie mam komórek czarów, więc pozostaje mi po prostu brutalna siła. Jak coś potrzeba, jakieś mikstury wzmocnienia, bierz ekwipunku. Cokolwiek tam ci pomoże. Tylko tego, mikstury przywracania komórek magii nie używaj, bo to cię usypia. Tak jak w trakcie walki zaśniesz. Nie, luz, tylko myślę, czy się najpierw nie uleczyć pod połuszonym, bo wtedy nie będę mógł zaatakować. Ale dodatkowa. To jest akcja dodatkowa? A no, dobra. Bicie. Gites. No dobra, to biję go po prostu. A może nawet go na dwie tury oszołomy? Dajesz? Aj, odparł. Aj. Ale blisko. Ale mogę się rzeczywiście obrócić, żeby to widzieć? Czy jak to działa? Darcie do celu niemożliwe, kurde. To ja chyba jestem za nisko? Gdyby nie było bestii, może bym przeszedł. No dobra, trudno. O, zaskoczył. Co, on idzie po bestię? Właśnie, oni się czaili tutaj na dół. To ciekawe czemu. Zbieraj te granaty! No zbieraj, bo one wybuchną, jeśli chyba będą leżeć. No. O, chybienie. Piękna kontra. O, padło, padli. To teraz...
A ty masz dalej to sanktuarium? Nie, bo rzuciłeś spela. Wybuchło. Uuu. Maciek jest? Wyciszony Maciek jesteś. A, wyciszyłem cię. Właśnie wysadzili te wszystkie bomby i zginąłem. To czekaj. Czekaj. Ja rzucę miksturą. Pomóc ci Łukasz tutaj obok z tym Mergonem oraz kopią złudnej bestii, czy zająć się tymi dwoma wariatami na górze? Zabij tych wariatów najpierw. Najwyżej mnie skrzyżycie po bitwie. Ale czekaj, jeszcze coś zrobisz. Ścieżka zablokowana. Czemu nie mogę rzucić? Nie mogę rzucić? No to inaczej. Tu. Kurde. Chciało wejść. A czyż? A to zablokowało mi cały ruch. Nie mogę jeszcze raz spróbować. Albo inaczej. Teraz mogę w sumie, bo mnie ta mikstura. Wróć. Chyba, że chcę. O! Mhm. Dobra. Zawsze coś. Powstał. Padłeś, powstań, Power Raid. Szkoda, że nie można robić takich epickich ataków z wyskoku na niego teraz. Nią Lezlal, idealna okazja by była. A jakbym... Czy akcją dodatkowo masz tak wiele, nie można zrobić, ale... Na zawsze coś. Uśwa. O! A tu nie upadnę. Dobra, YOLO, pa! Jeśli ginąć, to porządnie. Patrz, czekaj, kurde, nie mam tych kości przewagi, żeby móc mu broń wytrącić. Ale co ja mogę mu zrobić? To zadaje po prostu obrażenia, 2k6 plus 5, a to jeszcze na dwie tury mogę go oszołomić. Albo krwawienie, dobra, oszołomienie. Okuszenie. Bardzo ładnie, tak. Czyli co, on nic nie robi? Tak, nie może wykorzystać akcji ani dodatkowo reagować. Okej, okay, bardzo ładnie. Oczywiście. Teraz tylko go jak bardzo patrz szybko teraz. Zabić. Dobijamy. Łanie. Oh yeah. Ja mam dodatkową akcję, która zada obrażenia? Nie mam. Teraz które? Te w mgle? Czuję się zobowiązany, żeby to dobić. Nie widział cię. Nie, po prostu go dziabnąłem w kostkę. Oj. O, trafił mnie. Znowu chcesz się wywalić? Znowu go powalił. Nie miał akcji, nie miał nic. Bo dopiero chyba się ruszę za górę. No. Nie masz mikstury? Pij mikstury. Słuchajcie, ja mam mikstury niedzielności. Ja mam mikstury lecznicze wielkie na sobie. No nie wiem, czy warto mikstury. Ale przekazanie z postaci na postać to jest chyba już akcja. Ale wypicie po prostu z ekwipunku innej postaci to już nie. Tak? Można tak? Mam miksturę. Znalazłem. Okej. Okay. To pij dwie. Dopóki mamy dzielony ekwipunek, no to teoretycznie każdy plecak nasz jest jak jeden. A wielki. Jak jeden? Aha, spoko. O! Dobra. Ten leży. Czekaj. Obecnie już są trzy? Czekaj. Mam ciekawą rzecz. Uśpienie na niego. Dobranoc. Jak długo to trwa? Dwie tury. Dwie tury, tak samo jak ogłuszenie, ale też dobrze jest. I teraz bym dodatkowo... Ale teraz atak jest tylko krytkiem w niego, jak on śpi. Bardzo dobrze. No.
Potrzebujesz jeszcze leczenia? Albo nie. Potrzebuję nie, leczenia. Lezlael. To może was obu nawet udam. Nie mogę rzucić, kurde. Po prostu zabij kogoś. No nie mam akcji na atak. Aha. Ale mogę odejść. To zrobię tak. Podejdę tu. I wypiję miksturę. I postoję z wami. Nice. Nice. A tęga zawsze stoi. Pozwól mi to zakończyć. O, ty znowu leży. A, to Lezlael. No. O. Co tam tak ciasno się zrobiło? Chyba znowu chcesz się wywalić. O! Uuu. Wasz cioci zostało. Co jeszcze chciał mi odepchnąć? Lezlael, twoja tura. Przecież ja nią nic nie zrobię. Chyba, że. Aha, chyba, że ktoś go mnie uleczy nią. Ale to ja muszę nią pominąć turę. Poczekaj, ja mam. Chyba, plan. Że rzucisz potion, no? Tak, tak, spróbuję. A nie, bo nie jak obiec. Atakowałeś, to akcji nie masz na rzut chyba. Nie, ja nie atakowałem. A. Nice. Ole dużo. Ile ty Powiększa. Rzuciłeś mikstur? Wielką potką rzuciłem. A, ja nie mam nią ataków, ale dobra. Ale... mogę chociaż. Tego ale zepchnąć. Mogę jeszcze wykonać atak tego z ukrycia. Albo. A, tego go popchnę. Dobra. Okej, okay, załatwię ich obu. Gdzie jest ale... bestia? Leży. Leży. Ale żyje chyba. Kurde. Tak. Żyje, żyje. Dobra, Jurgiego. Pogromca hordy? Oplałeś nas kwasem! Nie, to jest po prostu. Zaznacza mi osoby, które mogę zaatakować drugi raz. A. Po prostu mam. Tagujesz. Dwa ataki w bardzo bliskich siebie oddalonych wrogów. No, takie tag. Ten wstał dopiero. Będzie miał mniej ruchu, więc. To do ciebie. To mu wystarczy. Dobra, zaraz też cię podniosę. Nawet jest, akcją dobrze. Cię podniosę najwyżej. Zabijcie tego bossa, bo zawdział kolejkę i nas pozawija wszystkich. A ty 9. Do Jurgena, jak on rzuci nam raz 4K8, 4K8 wrażeń z bomby, 3x3. On jest mój! Dobra. Okay. Teraz cię podniosę? Nie mogę, fuck. A mam jeden sukces, także jeżeli nikt mnie tam nie dziabnie, to jeszcze wstanę. Jak Lezlael dasz radę mu nałożyć pomoc, no to... No, Lezlael chyba dam radę. Tylko, że teraz tak, żeby tego szybciej wykończyć... Czy ja mam jakiś specjalny atak tą buławą oprócz tego? Nie. Dobra, no to po prostu. Ja jestem w ogóle... zafascynowany tym, że w tej walce ani jednego punktu obrażeń nie dostałem jeszcze. No tam mgła była dobrym pomysłem. No mgła była dobra, no nie. O jak to głuszenie weszło w tego. Właśnie brakuje właśnie, żeby był taki zajebista akcja wyskoku, bo to jak Lezlael by wyskoczyła na niego. No, w sumie trochę się tak stało, zeskoczyła jego walnęła. No bo jestem ogłuszony. Dobra, podnoszę cię. A czekaj, bo ty miałeś o jeden, to trochę tego nie przemyślałem. Lepiej niż nic. Już masz po uszu. Też tak ryszała, jestem także. Bez różnicy. Czekaj. Choć jak ja miałbym turę, to bym mógł ci pomóc, ale nie mam. To jest mój problem. Już bym cię odepchnął? Możesz tą rzucić, pozwalam ci. Właśnie nie mogę nie tego rzucić. Mogę cię odepchnąć i może na górę bym cię wepchnął. Nic nie robisz, to jest takie okazyjne czy coś. Spróbuj załatwić tego może Mer Drogona i tyle. Uciekaj. No. Wow, tego się nie spodziewałem, że wpadnę. Tego też się nie spodziewałem, że... No mówiłem, że mogę cię do góry. No, jej, tego jeszcze nie było. Trochę bez sensu odepchnąć kogoś do góry. To jest coś nowego. No nie wiem. Kiedy to trochę dziwne, jakbym był mistrzem gry i słyszał, że ktoś pcha kogoś piętro wyżej, to bym chyba nie wiem, czy mi się na to zgodzi. Popraw sobie kamerkę trochę tam.
No. Chyba, że nie rzuca kimś, to tak, ale... No wiesz, to jest pchnięcie, animacja jedna w dziele. Można było tak, że cię podniosła i wyrzuciła w górę, nie? Wyjesz! Dajcie mi już zginąć. Dajcie mi umrzeć z honorem. Ochrona! Yes! Ona ma jeden życia. O kurde, on ma dwa ataki. Na bogu to jest akcja. Tak, ja rzucę miksturę pod siebie. To i ciebie i ją leczę przy okazji. A bo czekaj. No tak, muszę ją rzucić pod siebie. Rzuć pod siebie, ja rzucę na Lazel instynkt przetrwania. W tym sposobem jeszcze trochę przeżyjecie. I nie, luz, już się kończymy. Tak, tak. Bo tak, co tu jest? Ona przypadkiem nie ma... Nie ma. Patrz bieraj. To. Maj. To aj. Tak mało. Ułatwienie w testach ataku. Ale to na mnie czy na kogoś mogę? Nie, tylko na siebie. To nie upyla się. Ale przeciwko czartu mi jebiano, no to pewnie, że chcę. No dobra. To się rozpada. Pewnie, że chce cię starczy. Ej, to się biliśmy w D&D z złudną bestią. Tak, znaczy na pewno postać Kacpra. Kacpra, bo on ma ten bicz. No, on się bił. Aha, bo ona wstała dopiero. A kiedy? Jak ty nie żyłeś, Corin nie żył. Aha. Dobra, no to ona będzie blokować ataki. Okej, wypiłem nie ten miksturę, którą chciałem, ale muszę z tym działać. I zamieniłem się w żabę, więc musicie teraz mnie odmienić. Ole będzie tutaj dropa. Szukamy ci księżyczki. To jest dużo grobowców pustych, więc będziesz miał godny pochówek. Właśnie zawsze tak marzyłem, żeby ten grobowiec był moim grobowcem. O, dobra, i tak się udało. Ten grobowiec był moim grobowcem. I kamieniem w Maćka. Dzięki. No nic nie zrobisz poza ucieczką. Nie, w dobrej pozycji tak jest. Ten drugi atak trafił? By się ścięło coś. Nie, o. Nie trafił. Ej, panie. Gościu, patrz to. O, leci na stukam. A teraz, czekaj, bo ta leży tu dalej. Bo ja mam pełno tych mikstur, muszę zacząć tu używać jakieś rzeczy. Co to jest? Szybkości na przykład. Bardzo dobra. Szybkości? Tak, taka ze skrzydełkami. No jest coś takiego, no. Ale to jest plus 2 do klasy pancerza. No, fajne. Ale myślałem, żeby coś rzucić w kogoś tym... Znaczy, ty wypijając tą miksturę, dostajesz akcję główną. No, bo chyba nie mam nic takiego na teraz. Mam takie pytanie trochę nie na temat. No. Czy w drugiej edycji Warhammera był jakiś atak offshore'owy w zwarciu? W zwarciu? No. Starowie zwarciu? No ale jest, każdy atak... chodzi ci o atak obszarowy czy zaklęcie? No wiesz, że powiedzmy wyręcznym mieczem ciąć dwóch przeciwników na raz z bliska. Wedle zasad nie było, chyba nie? Nie było. Tam była opcjonalna taka zasada, nie wiem czy to nie jest D&D, że jeśli zabijesz... jeśli zadasz obrażenia na tyle, żeby zabić jednostkę, to reszta obrażeń nadmiarowa może przejść na kolejną, nie? Wydaje mi się, że tak było chyba w Dark Heresy, ale może tam też. Znaczy, my to stosowaliśmy też chyba czasami w Warhammerze, nie pamiętam dokładnie. Ale tak, żeby w mechanice to raczej w drugiej edycji nie było. Co tu się zadziało? Ona na moim miejscu stworzyła złudną, a ja się przesunąłem? To jakieś teleporty, kurde, działają tutaj dziwnie. No dziwne, dobra. Czy jest prawdziwa? Ale może dam radę ją załatwić za jednym atakiem? Schybiłem.
O. Zemsta. A ja odepchnąłem ten. Dobra, wszyscy. Bo na bank to zaraz długi odpoczynek będzie. Właśnie, długi odpoczynek po tym, jak ich zlutujemy. Jurgira zaraz zobaczę. On ma jakąś zajebistą kuszę, chcę powiedzieć. Piekielny metal. Kusza ręczna ognia piekielnego. Piekielny tropiciel. Można podpalić istotę trafiając ją tą bronią, gdy twoja postać jest ukryta lub niewidzialna. Zaklęta broń plus 2. Strzał wypalającego promienia ma jeszcze. To jest 8k6 obrażeń od ognia. Wystrzel ogniste promienie, 4. Każdy powoduje od 2 do 12 obrażeń. Zawsze przygotowany. Na raz na krótki odpoczynek. Porządne bro. Da. Wziąłeś? Wziąłem przez przypadek, bo ja lutowałem wszystkie zwłoki. Znaczy, to i tak na ciebie, no dobra. Trochę słabsza, ale może... Halabarda Meregona. Mają szczura. Pana zła z zwierzętami. Ten szczur jest na tronie i nadal ma trzy mniejsze szczury. Ale gdzie? Jaki podejrzał mnie, to wyżej. Poczekaj, to jeszcze nie gadaj. Zobaczmy te wszystkie te... Tam jest jakiś umbralny klejnot jakby, co? No, pozbierajcie wszystko, powiedzcie kiedy... A nie lepiej zrobić najpierw... No dobra. Ja bym pogadał, bo kusi je. Dobra, to zaraz. Możliwe, ten szczur nas zabije wszystkich w takim stanie, jak jesteśmy. Weź szukać, lepiej zapisz. Zaraz. Bo to jakieś podejrzenie wygląda, jeszcze się zmienił jakiś czar do księżnika, albo druida jakiegoś. To chodź Kuba do nas, tam zostaw Kuba! Idę, znalazłem jakąś kulkę. No to był ten umbralny kryształ, nie wiem co to. Nie wiem, czy to... Tak, Adam... Czekaj. Ja już zacząłem. No chciałem zapisać. Co tu siedzi? To mnie omija właśnie. No mnie też omija, no. No. Co tak? O czym ty mówisz? Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. A tam było w notatkach, że jest mnóstwo szczurów. No. Daj mi spokój. No. O, bo zaraz cię zdupować. Bez kitu, no nie wiem. No dawaj jedynkę, no. Dawaj, co tak. Ciekawe. Czy on rzeczywiście jest silniejszy niż wygląda? Zaraz się tu zjawi 1000 szczurów. Czekaj, mam plan. Test nowej kuszy. Zabiłeś. Szczerze myślałem, że serio się zmieni jakiś druida czy coś. O. A. Miał coś w kierunku? Nic. Co miałbym mieć szczur przy sobie? Nie wiem, no gadałeś jakiś... Gadałeś jakiś kaks, myślałem, że to rzeczywiście, kurde, coś się stanie. W ogóle tam jest jakaś skrzynia, a tutaj ta jest miejsce ożywiania zwłok jakiś. I tu w ogóle wisi spopielony goblin, jakby ktoś był ciekaw. Można go obrabować, co ciekawe. Jakby go strzelić, to on spadnie? Nie. A to nie wiem, co go trzyma, Indrady. Drugi odpoczynek? Tak. Pod tym tronem. Bardzo przyjemnie wyglądające miejsce. Słuchaj, nie jest aż tak bardzo wygodny. Nie jest. Ale jest. Wysiedziany taki. Który jest, to pana zwróci. Dobra. Chyba ktoś chce gadać, wydaje mi się. Nie. A Stalion pewnie będzie chciał później gadać. Co nie działa tak? Fajny obóz. Dobra, to odpoczynek. Szybka podróż w tej chwili, nie jestem tak na kilka na dzień. No bo pewnie nie możemy tu odpoczywać. A, bo Kuba z kimś gada. Tak? A, z tym. No co, on chciał gadać? Chciał po prostu, jak go podrapał po główce. Chyba, że mogę z nim jeszcze pogadać, bo coś tam byłeś. Chyba zostaniesz ze mną. O! Jej! A, że teraz jego możesz przyzwać, a nie piesa. Nie wiem. Nie. Mam drapka. Dzień tak. Drapek ma możliwość znajdywania ukrytych miejsc. Teraz chcę lustrzane odbicie Gale'a. Jak lustrzane odbicie? Nie ma go tutaj? Wymknął się. Gadam z Gale'em, jakby co. Okej.
conversation in a more suitable locale. W imieniu Gale'a? No dobra, wskaż mi drogę. Simply follow yonder path and soon you will find him. Co? Nie wiem. Tak. Czekajcie, to na razie nie ten, bo chcę zobaczyć, gdzie to prowadzi. Co? On nie mówił tutaj. Gdzie? Tak ręką pokazał, chyba tą stronę spróbuję. No właśnie tak pokazał, nie? A może tutaj? A nie, tu jest Lazel. Nie, tędy się nie da. Bez sensu. Czekaj, pogadam z nim jeszcze raz. Kręci. To extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. No, to czekaj, w imieniu Gale'a? You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality. Mi się wydaje, że on to zostawił, a to kiedyś używał gdzieś tam w... What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent. No wskaż jakieś. Simply follow yonder path and soon you will find him. W inną stronę niż jest teleskop. A może po prostu trzeba długi odpoczynek zrobić? A może, może tak być. Bo on od razu odpala sam z siebie, nie? Bo to nie wy. Mhm. Dobra, dobra, no to gadam z nim, klikam to. No, tak, bo to w ramach pewnie tego. Dobra. Ja sam drugi odpoczynek, a on się nie wysypia, bo gdzieś idzie. A, no tak. Prywatna rozmowa? Nie mogę wejść do prywatnej rozmowy. Ja już ten odklikuję. A to pewnie do iluzji jakiejś wejdziemy. W snach może, no. A ten co czarny? To jest ciekawe, tego nie miałem jeszcze nigdy tej kasenki. Też nie. Źle to wygląda. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness. When you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. What? The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Dobra. Just friends. Jesteś w wyjątkowo filozoficznym nastroju. I will be. Soon. I am perhaps just one hard day away from being without. Od wysadzenia w kosmos. Ta. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty. No tak, bo zbliżamy się do mózgu netherycznego i możemy wykorzystać Gale'a, żeby go wysadzić. A to w tym miejscu? Przy wieżach. No, nie wydaje mi się, żeby trzeba było go od razu poświęcać. Naprawdę chcesz użyć w zamian za obietnicę przebaczenia mysty? Ale zdołasz go udźwignąć, powiedz o tym, ile dobra przyniesie twoja ofiara. Mówisz o tym tak, jakby to osób zginie, gdy uwolnisz most tej kuli? No, w sumie jedynka. Te opcje są spoko. Jeszcze jest piątka nawet. Mogą widzowiec. To aż tak nie jest. Nie chcę wierzyć, że to koniec, znajdziemy inny sposób. No też mi się podoba piątka. Bo ja bym nie chciał go aż tak poświęcać. Babel Crone. Coward or hero, death is assured. Mistress forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? Nie. Tu się kręci love story, ale nie tym razem. Pernix, jego serce należy tylko do jego Boga. Tak?
Tak. A co za resztą? Reszta rzeczy? Reszta rzeczy należy do Kopernika. A towarzyszy to nie wiem. Nie ma sensu uciekać przed nim, lepiej zmierzyć się z tym na własnych warunkach. Masz rację, w sensie przynajmniej zginie też Absolut. No, trochę racja. Nawet nie odzyskaliśmy jeszcze tego serca Absolutu. No, prawda, czwórkę bym dał. I can feel it. Ever since we set foot in this strange corrupted land, the closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon. Even in this place. Czy to jest wybór pomiędzy tym, że oni zaraz będą sobie tutaj spółkować, czy nie? Nie mam pojęcia. Też nie. Wydaje mi się, że masz pojęcie. Nie, szczerze. Gale jest dla mnie jeden. Nie, no bo to spoko, mniej... przyjaciel. Mogę z nim zostać, byle nie zostało ten to. To jest w zły sposób wykorzystane. Niech się dzieje, co się ma dziać. Dobra. Lecimy, to jest Baldur. Szczerze, nie brzmi jedynka, jakby to było już coś takiego. Tak samo jak ta magiczna sztuczka wcześniej, ta? Ten wybór, widzę, będzie na was. O, będzie. Nikt nie zagłosował za dwójką. No gdzie? No fajnie. Dobra. Yes. Nie wydaje mi się, że to było. Damn you. Don't have to Damn you for giving me so much to care about, our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me, but it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom. Jest zawieść mistrza i skazać świat na zagładę. No średnio. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. O, no. No spoko. Czy to jest też pokazanie charakteru Gale'a, że bardzo się martwi? No tak. No i w sumie rację. Ale to fajne, fajna scena, taka no, czuć, że to jest drużyna, nie? No i rzeczywiście, no on stoi przed nawet... poważnym wyborem, albo się wysadzić, albo nie. Imię ratunku innych. Poświęcenie najwyższego szczebla takie. Mesjaszem będzie. No czarnek. O, dobra. Już chce ktoś gadać. Drapek chce gadać, Gale chce gadać. Drapuś? Tak. Co tam pieszczuk chce? Chodź piesek, pogadamy. No i tyle. Co tam? Drapek chce? Da jakąś torbę. Cakierka. Komuś zwinął w nocy. Najwyraźniej. Gale, czego chcesz? Czekaj, do Gale'a nie gadaj. A to musisz z nim gadać? Popatrzę na ten, co on tam z Drapkiem robi. Drapek. A, będzie. Dobra, wezmę, uda. Kość. O. Grzeczny piesek, grzeczny. A ta kość. Dobre znalezisko. Oho. Co tam się w tle dzieje? Jakiś ogień, kto tam... Przychodzi władca piekieł po swoją nogę, bo kość zginęła w nocy. Okej. Okay. Dobra, no to z Gale'em pogadam. A, piłeczkę jeszcze mi dał. I was hoping to speak to you, as a matter of fact, about the night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. No dalej. To thank you. I was sinking into a dark place. But you reminded me there is still light in the world. To może dobrze, bo może on by stał się zły i powiedział, że nie eksploduje się dla szar, tylko... Lamitri. I count myself lucky to call you a friend. O, friend. Nie chcę być po prostu postronną ofiarą. O, ale by było zgaszenie.
Jej. Czy mistrz jest zawsze dobry? Odejść. Okej. Okay. To jest jakiś skam. Co? Jakbym chciał to rzucić na jednego z was, to byłoby 9% szans na udanie się. No, a od czego to zależy? Od zręczności. Zręczności? No. No to... Na ile mam prawie 100? Bo on ma pierwszy poziom ciągle. A co to za zaklęcie? Jakieś... A właśnie... O 50% obrażenia broni oparte i na sile. A teraz jest długi odpoczynek. Czy ja bym mógł sobie zmienić spele teraz? Księga czarów i jeżeli możesz, to możesz. A gdzie się wchodzi w księgę czarów? Na przykład tab, no i na górze, albo ekwipunek i tam sprawdzę sobie w księdze czarów. Czekaj. Powinieneś być w stanie, mi się wydaje. Które to są? Jakieś mogę wymienić? Chyba nie. Chyba nie mogę. W poziomie może. Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, ciur. I za... Nie, jak wyjdziemy, to zapiszę. Opuść obóz. Chyba pora odwiedzić Baltazara. No, tylko że czekajcie, bo tu jeszcze jest parę rzeczy do zobaczenia. Tam jest ten ołtarz z tym wielkim kościołem. I tam jest takie łoże Ortona, chodźcie to zobaczymy. Coś się potrzęsło? Wydaje ci się. I co, oni sobie tu zrobili obozik. Zatawkę na nas, ta. I obozik. To dlaczego akurat oni się zaczaili? Aha, bo oni wiedzieli, że ktoś tu może przyjść, dobra. Klikam to łoże. A my od tyłu i od razu była walka, no. Klikam łoże Ortona, jakby co? Gdzie jest Maciek? Jak zwykle. Powiedziałem. Kazałeś tu iść. Nie tu! Gdzie jesteśmy? Spałem w skrzynkę. Leżę z trupów, obrzydliwe, do tego niewygodne. Aha, czyli on sobie tu spał. Ble. Są buty przywrócenia bartowskiej inspiracji. Zniszczona tarcza, złamana pika, hełm. Tam jest dla bardzo znalazłeś? No, ale potrzebuję tego. A właśnie, ja znalazłem na tych mergadonów halabardy. A cienkie mają te halabardy. Ty, spróbujmy tego goblina ściągnąć. Ma ktoś latanie? Ciekawi mnie, co on ma przy sobie. Nie mogłem mieć, ale nie wziąłem. Kimś mogę rzucić. A bo czekaj. A jakby... skoczyć na filar? Nie za bardzo. Linę zestrzelić już też nawet. Można byłoby ustawić milion tych skrzynek i do niego tam wesprząc się. A bez kitu, można skrzynki podstawiać. No ale ja teraz zbierał skrzynki, żeby zobaczyć, czy on ma 10 milionów lekkich. No a jak się okaże, że on coś fajnego ma? Ty, a nie macie jakiegoś zwoju latania czy coś? No jest, ale... Znaczy mamy, teraz obecnie chyba nie mamy. Mam teleportu, ale czy to coś da? Nie wydaje mi się, żeby po prostu teraz by zadziałało. Nie. W zwój formy gazowej można się unosić? Nim? Jest tak. Tu bardzo wiele. Tak? Z tego co się dzieje, tak. Jest tu tarcza wiele drewnianego Uruzetu. To już było chyba. Długi, połamany miecz. Ja zapomniałem, że ja mam czarne macki. Co to znaczy? Aha, tamto. Zaklęcie. Czyli 18... Od 3 do 18 obrażeń na wielkim obszarze. Bije ciągle. Zawsze coś. Taki obszar jak ten okiem, w którym stoimy mniej więcej. Ma ktoś miksturę latania? A w sumie mikstura? Chyba nie ma mikstury. Albo zwój. Bardzo wysokiego skoku. Ty, a gdybyś wziął tą lewitującą rękę lewą? No, może? Spróbuj, nie zaszkodzi. Magiczny. Albo ten strzał co odpycha, ale to też chyba nie.
Mogę rzucić ten strzał, który odpycha. Ale nie, to jest obiekt nieprzekalny. Dobra, wyczaruję tą rękę. Możesz jakoś nie? Za dużo myślimy nad goblinem, który po prostu wisi. No ale to jest fajna rzecz. Też myślę, że tam nic nie będzie. Czekaj, gdzie ta ręka leci? Nie, może mieć, może jakiś pierścień czy coś, ale wątpliwe. Ona nie może chyba tam dolecieć. No, tylko nad ziemią. Lot, czekaj, o. Kurde no. Może tu polecieć, czy nie? No tylko nad ziemią jakby przelatuje. Chyba można tylko zrobić skrzynkami. Czekaj, coś tu jeszcze jest? Bawienie. Tu. No dobra. A czekaj. Coś tu się trzęsie. No właśnie się trzęsie. Żebra jakieś. O, czekajcie, patrzcie. Na wpół zjedzonego pajęczego truchła coś sączy się na ziemię. Wciągnij powietrze głęboko przez nozdrza. Polisz je. Przyjrzyj się. Wolę się najpierw przyjrzeć. Jak się nie uda, to potem poliżę. To wykrakasz. Oh, fuck. To akurat pasuje do wyniku 1 na kości. Żeby polizać. Miałeś w planach polizać to. It's disgusting, but otherwise unremarkable. Polisz. Powodzenie na kondycji, tyle razy. Trucizna jakaś. Smakuje z gnilizną. Czy to podniecenie? Co? Jakiś afrodyzjak? Ślina sukuba? Ojo. Mięso jest obłożone urokiem? To jest najbardziej obrzydliwa, ale i zarazem przywołująca pociąg rzecz. O, tak, Maciek ja też chce polizać. Ja chcę już tak. A ja się przyjrzę. Ciekawe. Mogę ci dać ten. Nie no, i rzucam sobie diabelskie szczęście. I jeden. A on tak. Tak, to gówno. Tak. Kamerkę wyrównaj sobie, Maciek. I wątły puls. To żyje? Puls? To żyje. To ma ogon? Przewodnik wiedzy tajemna. Magiczna inteligencja. Bo kurde, dawaj, masz dużo plusów. Te czarowni. Problem. No. A miksturą? No to mówię, że ślną sukubanką, co chodzi? A weź wciągnij powietrze przez nozdrze. Sulfur, decay, and a thin whiff of something unexpectedly fragrant. A jeśli ten herszt tych demonów sobie tym robił niebieską tabletkę? Nie wiem. Już ja lizałem. A, jeszcze czekaj, bo ten jeszcze chce. Każdy z nas. Okej. Teraz ja. Mogę po prostu się przyjrzeć. O co to chodzi? Nie wiem. Ale dobra, każdy z nas się udało, więc już... Wiesz co? Wydaje mi się, że to miejsce rzeczywiście jest miejscem do rozpłodu tych demonów. Czyli myślisz, że tutaj była krwawa orgia? Tak. Bo jest dużo żeberek, że sobie jeszcze pojedli przy tym. Jest dużo szczątków zwierzątek. Cokolwiek by to złowieszczego niosło ze sobą. A ja to tutaj znalazłem.
Okej, okay, bo tu coś jest jeszcze. A, szkielet. Ale zniszczona tarcza i szkielet. Widzę zejście na dół, ale nie wiem, jak później z tego miejsca wrócić. Ja tam mogę się cofnąć na dół. Bo tutaj widzę, widzę na dole kamienne drzwi i tam można zeskoczyć na piórko spadanie. Łukasz, jak myślisz? Czekaj chwilę, bo jeszcze patrzę, czy czegoś tu nie ominęliśmy. Nie no, ale ten goblin, no jakoś go trzeba ściągnąć. Kurde, to ja tu są skrzynie, o. Ja wam będę podrzucał skrzynie. Okej, okay, czyli kurde, bawimy się w... Okej, okay, to... A. One się nie rozwali jak rzucenią? Jak rzucisz, tak. Jak ją po prostu przeciągniesz, nie. Poczekaj, czyli muszę ją wziąć do EQ, tak? Nie, po prostu przeciągasz myszką. A, o kurde. No nie wiedziałem, że tak można. To dwie duże na dół, a potem małą na górę. No, chyba nawet specjalnie tu takie zostawili. Może styknie. Ja jestem wyższy w sumie. Radę? O, mam. Jest pusty, całkowicie pusty. Zostaw mu tam coś, jakąś rzecz. A jakby założyć mu hełm? Już nie wejdę z powrotem. Dobra, gdzie ale mówiłeś? Tu? Tutaj jak zejdziesz na dół, tutaj no, na dole jak zobaczysz, są jakieś kamienne drzwi, nie? I można tam zeskoczyć i ja mam piórko skapadanie, jeżeli chcemy. Ale tam po co tam skakiwać, kiedy możesz skoczyć tutaj ze schodami? Ale te schody do nikogo nie prowadzą. Chociaż... Te schody prowadzą właśnie tam. Które schody? Tutaj są jakieś. A, możliwe, no. Można jakieś podskoczyć sobie. Prawda, no, no, no. Hopsa, hopsa. Krew. Tam ktoś gada? Ja. Postać. To bardzo makabryczny coś tam. Dostanę 9 obrażeń. Co to jest? Jakiś kończyłem. Ty, tu są jakieś... Ej, a mógłbyś gadać z tymi zwłokami, co tu wiszą? Potworny widok, to jasne, że ofiara bardzo cierpiała przed śmiercią. Nie. Dobra. A mogę ją odwiązać? Masz jakieś obszary rozpadania, czy ona skakać? A czemu on ma ręce dodatkowe? To są dwie w jednym ofiary. Co to? Medalion. Mistrzes of Pain? Dobra. Nie wierzę, że nie doskoczę. Gdzie? Nie, wy na pewno doskoczycie mi za takie centymetra. Czekaj. Wy pewnie doskoczycie. Nie, nawet stąd... O, ścieżka zablokowana, czekaj. Wrócę to. Chcesz tam zeskoczyć z góry w takim wypadku? No, w sumie... Mogę użyć niby czara, ale nie wiem czy... Czy nie tego czara na powrót. Za ciężki jest. Łaki. Nie, czekaj. Aż się żyje. Aż się żyje, późno. Mam miksturę wspaniałego skoku u mnie w ekwipunku. Dam ją do Lazel. Ale to Lazel da radę. To musisz ty zrobić pierwszy skok. A? Lustro nie oddaje światła? Nie, tylko je pożera. Ciekawe. A jak mam buławę, która świeci wiecznie? Nie wiem. A jednak odbija. No widzicie? Da się, da się. Ej, tam jest jakaś kartka, refleksja na temat zwierciadła. O. Coś z tym zwierciadłem trzeba zrobić. Pierwotny cel przed wieki temu. Tabliczka. Tabliczka. Komnata dowodzenia. Komnata dowodzenia. Tutaj też skrzynkę psuję. O, jest jakieś zwierciadło tutaj. To wygląda prędzej jak zwierciadło. Percepcja porażka tutaj obok. Tak, czy tam jeszcze? Pułapki? Kurde, tutaj jest ciężka skrzynka do otwarcia.
Wskazówki. Gdzieś tu. Mogę ci wskazówki rzucić. Gdzie? Porażka. Bo Kuba musi spróbować. Nie gadać z żyłym teleport. Osobny klucz. Kurde, kryła się magia. Magia pochłaniająca, ale teraz to tylko roztrzaskane. Zwierciadło. Wiesz, bo znalazłem klucz z skrzyni? Idźcie. Nie, do czegoś innego. Porażka. Jakiś klucz. Wszyscy mieliśmy porażkę, ale tu jest jakaś. Ta? To nie jest jakaś naciskowa? Co? Nie, wstałem na nich, więc się nie działo. Kurde, nie chcę gadać. Ja przez przypadek z nią gadałem. Pewnie się? A w innym ten blaszany kubek jest przeklęty. Nie można powtórzyć takich rzutów, nie? A to zwierciadło urazu? Traty? Co to jest? Ale my byśmy byli w stanie jakoś to znaleźć bez tego testu? Czy może się być tak, że tego w ogóle już nie zobaczymy? Już nie da rady. Dobra. Lipa. Tutaj coś się... Dobra, co tu jest? Refleksja na temat zwierciadła utraty. Pierwotny cel świętego zwierciadła przepadł w pomroce dziejów. Niektórzy spekulują, że powstało jego efekt podejmowanych przez... Ej, kto tam mi gada? To te malowidła na, przy wrogach pomieszczeń. Niektórzy spekulują, że powstało jako efekt podejmowanych przez Telmonta Tantula prób przeniknięcia do sfery cieni w czasach poprzedzających szaleństwo jego mistrza Karsusa. Inni twierdzą, że zwierciadło stało się przedmiotem kultu dopiero po upadku Netherielu, gdy zrozpaczeni mieszkańcy, którzy uszli z życiem z upadku latających miast, znaleźli ukojenie w objęciu pani Szar. Wiadomo na pewno, że wielu wyznawców pieśniarki nocy w obecności zwierciadła, choć jest trzaskane, odczuwa echo jej potęgi i majestatu. Powtarzają często, że odstępując od zwierciadła, czują się jakby coś stracili, stąd jego obecna nazwa. Nasi uczeni kontynuują badania nad zwierciadłem, lecz być może nigdy nie uda nam się zgłębić jego prawdziwej natury. Pozostaje mieć nadzieję, że mroczna dama w swej łaskawości odsłoni przed nami kolejne święte artefakty, które pozwolą nam poczuć pełnię potęgi jej objęć. Myślicie, że tu ten posępne serce by wiedziała, co zrobić? Może, ale niekoniecznie. A co znaleźliście w tej skrzyni? W skrzyni były mikstura odporności na obrażenia nekromantyczne i tylko trochę złota. Znalazłem za jednym z filarów klucz, ale nie wiem, czy to do tej skrzyni był, którą Kuba otworzył, czy czegoś innego. Możliwe. W skrócie myślę, że trzeba stąd iść, bo już chyba nic nie zdziałało. Nawet próbowałem wszystkie światła w pomieszczeniu zgasić, myślałem, coś się stanie, ale nic się nie stało. Ja zapalałem te światła. Nie, zostały. Nie, ja zapalałem te światła, świeczki też teraz zapaliłem. Może czegoś nie wypatrzyliśmy, co by było przydatne. Może z tą percepcją już się nie uda rozwiązać, wiesz? Tej zagadki. Kurde. Pewnie czegoś braknie. Kimś... Właśnie te percepcja to były te jakby roztrzaskane jak powiedzieć, malowidła. Opowiadają chyba jakąś historię, ale nie za bardzo do końca wiem. A próbował ktoś zaatakować to zwierciadło utraty? Nic się nie dzieje. Okay. Jest napisane, jest mówione tylko, że widać jakieś kalejdoskalne obrazy, które, o których boli głowa. A to lustro? To jest zwykłe jakby, znaczy prawie jakieś dziwne lustro. Sprawia, że łania światło, ale nie. Nie mogę się wrócić. Niech ktoś mnie wróci. Macie pochodnie? No mam. Zapal pochodnie przy tym lustrze. Nie wiem, kliknij w lustro. Nie, to on tego nie... Nie wiem, to jest jakieś takie... A spróbuj walą cię
A nie, dobra. Pomyślałem, że waląć się z magii światła, ale to takie trochę chyba szkoda zaklęcia. No patrz, bo mam tu na tym. Myślałem przez chwilę, żeby laserkiem pociągnąć w to. Mamy dwie mikstury skoku. No trudno. I tym musimy jakoś sobie poradzić. Chyba, a nie ma tam u góry jeszcze jakiegoś przejścia? Nie, tu jest tylko ten skok. No dobra. A że ale tam? Ty, no ale coś musi być z tą komnatą. No to nie było, ale przegraliśmy test, no. I jak ja jeden testem by to zamknięli? Ja szczerze nic tam nie miałem. Jakie malunki jak tam można było? Wrócimy. Jakby masz te... O tutaj. Na S był, jest marunek na ścianie. Mhm. I on właśnie ma jakąś historię z tego lustra trochę, ale nie. A zauważcie, że tu jest taki okrąg, tak jak przy tamtym lustrze mniejszym. Mam się pomodlić? Nie wiem. In shadows, justice. In the dark lady's chamber of command, always. In darkness, truth. In shadows, justice. Jako było wyłączane całe. Co nie? No właśnie ona mówi in darkness, true. Czyli może wszystkie światła rzeczywiście zgasić, a ja je zapalałem. Ale były już złone, tylko są wszystkie. Na pewno? Nie wiem. No. Wszystkie tutaj... I świece są zgaszone? Tak, że mam pochodnie. Ja schowam broń. Jakieś świece właśnie pogaszę. No nie mogę, czekaj chwilę. Kliknij U. No dobra. Świece są jeszcze, no. No i twoja broń. No to już. Może teraz klikajmy na te lustra, które się da. Może coś innego wyskoczy. Tak. W ciemności prawda, w cieniach sprawiedliwość, w imieniu mrocznej damy wieczność. A może właśnie jak rozprasza światło jak kalejdoskop, może w to światło powinno się mignąć i ono rozświetli coś? Ale naszym światłem jakimś? Chyba. Ja myślę, że to jest po prostu zepsute lustro i nic z tym nie zrobimy. To jest po prostu ruiny, tutaj było coś, ale już dawno to zniknęło. Ja się stąd teleportuję, róbcie co chcecie. Ja to odgadnę. Później nawet. Ale najgorsze jest to, że ja potrzebuję do tego wszystkiego samych teleportów. Wrota się zamknęły? Ja je zamknąłem. No już się bałem, że to... Nie podoba mi się to. Coś tu musi być. No właśnie, nie wiem. Mogę ci zobaczyć, bo nie jestem pewny. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Wiecie, ja się teleportowałem. A macie pochodnie? No bo jak inaczej światło wyprodukować, nie mając pochodni? To jeszcze można mieć jako światło. Mogę się dać, ale już patrzyliśmy z pochodnią. Toru był ja tu? Tylko jedną, to wolałbym zatrzymać. Coś tu jest ukryte toru, czy nie jest? Myślę, czy da się to rozwiązać, czy nie? Tylko tyle wymagam, bez spoilerów. Zaraz. Nic tu nie ma? No dobra. Tak, tak, to jest coś, co dopiero by... Mogę ci powiedzieć to, co znalazłem na internecie, przyda, ale... dobra. To tyle wystarczy. To jest informacja na przyszłość. Będzie się później tutaj... Co jak daleko? Wiesz co, chyba trzeba wypić tą miksturę wspaniałego skoku. Bo laser tam doskoczy, nie? Czekaj. Ja nie doskoczę. Tam w laser dałem tą miksturę. Biedny skitu. Trzeba chlać. Trzeba chlać. I jeszcze fajna, może teraz tak do góry wrócić. W
wracam się do tego dziwnego mięsa z... Nie wiem. Od Sakuba. No to czekaj, to muszę rzeczywiście wypić tą miksturę skoku. Myślący amulet. Chambers of Penance. A. Te pomieszczenie, w którym byliśmy z tym pająkiem, to były komnaty pokuty. Ale to było centrum dowodzenia, tam pokuta, wspaniały skok. Dobra. Skok. Jump. I jump. Tu dalej jeszcze jump. Dobra. Wracam się. Gdzie jesteście? Na górze. Po drugiej stronie tego. Możesz przeszkoczyć albo pochodzić sobie. Paś. Ale i Zelda radę? Gdzie ona w ogóle została? Na dole, ona nie jest w stanie doskoczyć do góry. Czekaj, no to tak, muszę ją rozgrupować. No, rozgrupujcie się! A nie, to ja ukrywanie. Ten niech tu zostanie, a ona niech przestanie się ukrywać. Ty, jak ja tam... Nie, może wskoczyć, co ona? A. Dawała, chciała się wymigać. Teraz tu tylko nie wiem, czy przeskoczy, ale najwyżej użyję jej mocy. Podejdź. Prawie na styk. A chyba, że czekaj, tu skoczę, a no. Potem tu skoczę. O, no i gites. Dobra, jest Maciek? Ale znalazłem właśnie jeszcze jedna rzecz. Bo ten przedmiot znalazłem przecież. Teraz to mówisz, mi się to wygląda jak świecące coś do tych rzeczy. Właściwie umbram klejnot jakiś. A co to jest w ogóle? To było obok tego łóżka z ciał. Ale jest na żółto. Czekaj, więc można to... Ważny przedmiot. Ja to wziąłem? A. No dobra, ja to po... Coś się psuł. Rodzaj posegreguję sobie na szybkiego. No dobra, mamy to. A weź zbadaj to, w sensie prawy zbadaj, da radę? Tak, da radę, ale nie pokazuje dużo szczegółów. Głęboki, ciemny, niczym bezwzględna noc. To jest jedyne, co jest napisane obok tego. Wygląda jak taka piłeczka. Może Leslie, ale wrócę szybko, bo ona może tam poskakać jedyna. I sprawdzę tym. Wiesz, nie no... A, chyba, że ty sprawdzałeś w necie, że to tym się tam nic nie zrobi, tak? Nie, to ja już ci mówię z mojego z doświadczenia i z tego, co wiem z netu. Dobra. Ten pokój nie służy niczemu, poza tym, że możemy dostać informację na temat lustra. Dobra. Które niegdyś tam było, ale już jest zniszczone. No to do góry tutaj. Albo tu byliśmy już do góry. Tak, tutaj podążaliśmy za tą złudną bestią tam z góry. Tutaj, co to jest? To chyba gdzieś niżej zejść chyba. No i jest most, a tam jest jakiś grobowiec. A tu jest wejście tam do góry, albo do albo niżej. Nie, idziemy tutaj, na schody. Chod doskoczy, ten doskoczy. Nie doskoczysz? Chyba nie. To musisz do brzeg dojść. Za wysoko, ścieżka zadokowana, za wysoko, za wysoko. Czekaj. Dobra, wiesz co, czekaj, pomogę ci. Podejść, jeszcze dasz radę podejść. Pnij go w dół. Pozbądźmy się go w końcu. Nie, bo ja mam poważny pomysł, jak ci pomóc, ale potrzebuję chwilki. Zgadzanie, tak porażka u mnie jest. Fajnie by było, jakby liny można było rzucić. A to jest większej odległości skoczył, że to nie będzie szybka zgotowana może? Gdzie zniknął Kuba? Poszedłem do obozu na szybkiego. Po skrzynkę? A nie lepsze? Po wybuchowe beczki.
Nie będę ich nosił przecież wyższe. No nie, ale po prostu na jedną z nich możesz wejść i z niej zeskoczyć dalej. Hmm. A no tak, my tu byliśmy, ale... Ale porażka, no. To bez sensu zżywać komórki czarów, kiedy mam tylko dwie, teraz jedną. Na teleport ciągle. Poczekaj, bo mam jest zawalony ekwipunek, nie mogę nosić beczek. Podejdź tą na zieloną rzuć, no. No nie wiem, czy ona jest w stanie się rzucić, chyba nie. No nie wiesz, no to spróbuj. Poczekaj, poczekaj, już. Nie mogę, za ciężki jesteś. Brody ostrzyc. Niesamowite. Mogę dać ci kopa w dupę. Nie masz jakiś... Kurde, mój zamiast wejść, to chcę ją zatkować. Przydałby się jakiś test, buty. Nie można na to wejść. Ale możesz mieć... Albo wiesz co, masz broń dystansową? Łuk, kuszę, cokolwiek? Mam czary dystansowe. Nie, potrzebuję dystansowy łuk. Czekaj, stań Maciek jak najbliżej krawędzi i zabierzcie tą beczkę. Nie, bo jest jeszcze opcja, że dam mu po prostu strzałę teleportacyjną. Stań Maciek bliżej krawędzi. Nie wiem, kumam, ale ze strzałą też spoko pomysł, a jeszcze spróbuję cię rozrzucić tam w przepaść. Pnąć. Mógłbym cię u góry chyba. Prawie, że. Jest na czerwono niby, więc ciężko. Czekaj, o tak, dobra, nie ruszaj się. Nie tu. A ściągnij pancerz do ekwipunku. Może będziesz lżejszy do rzucenia. Kurwa, kurwa, nie mogę, aż przerzuć ten pancerz do nas. Nie wiem, czy to coś zmienia. Rozbierać się. Stój, czekaj. No nie można było tak od razu? Tak to się robi. Wielki drama, Queen. Ej, patrzcie, szczury. Będziemy robić krótki odpoczynek z każdą przepaścią. Ej, chodźmy za szczurami. Czekaj, bo te szczury pewnie do nekromanty idą. A tam na dole nie byliśmy jeszcze, tu, patrz. No nie, ale nas tam prowadzą. Nie, mogę, na dół. Mogę pogadać nie, z wami? Nie, idźcie, nie idźcie, stop! Ale to szczurki gonią. No dobrze, idziemy tam na... Tak jak zwykle. Tu jednak nie byliśmy. Co tu? Pojawił się szczur tutaj. Ej, tu jest miejsce na drugą taką kulę. Jo. Tu jest teleport w ogóle dalej. Czekaj, mogę pogadać z szczurem. Bo gadam ze szczurem. A? Szczur gapi się na ciebie, wydaje się, jak gdyby pragnął twojej uwagi. Próbuj zrozumieć, czego strze? Czy go złapał? No, opieka nad zwierzętami. Nie ma żadnego szczura. Kuźwa. O ja. Ja gadam ze szczurem i pojawił się szczur przy tej machinie. No, ja nie dam rady z nim, nie dogadam się. Nie pani Maju. Dobrze. Daj komuś innemu z nim pogadać. Tak się to ma rozmawiać z zwierzętami. Pożywić się twoim trupem. Weź ty z nim gadaj. Jest przede mną. Czekaj, kurde, bo nie mogę na niego najechać. Chodź tu, szczur. Dobra, gada. A nie. O kurde. Cześć, czemu wyszedłeś? Znaczy chciałem pogadać ze szczurem, ale nie mogę ze szczurem gadać. A bo ty klikałeś gadać. Ten, dobra. On staje takim, żeby go kliknąć, no? Nie mogę gadać ze szczurem. Ale mogę ten ołtarz zobaczyć. Gadaj z nim tu. Oj. Problemy z agresją? Kurwa. No. On chciał pewnie, ej, nie dotykaj tego. Jaku. Ja nie mogę. No ty... Ja cię kochanie. Nie możemy go ożywić z ujożywienia. Mogłeś sobie jakieś kota znaleźć do zabicia? Nie. A bo ja Leslar w ogóle go chwyciłem, to pasowało w sumie do niej. Ale on się... To jest Dajemy tą kulę? Tak, no zobaczmy na ten ołtarz, bo coś było mówione z tym ołtarzem. Ale kto ma tą kulę? Zapisane... Ja ją posiadam. Podejmij rękawicę swojej pani Shar, ukończ jej próbę i powstań jako mroczny sędzia.
Nie, to może to lepiej jest, nie. Czekaj, to jest jakiś system do szkolenia tych mrocznych sędziów? Raczej tak. Ja nie wiem, czy bym to rzeczywiście robił. Teraz szukaj swoje wspomnienia, czy wiesz cokolwiek o mrocznych sędziach. Coś tam ja kojarzę. Bo mrocznymi sędziami my walczyliśmy, tymi, co się tu pojawiają tak. W tym kompleksie. Ci z cienia. Był wypadek. Ten szczur mnie zaatakował, musiałem się bronić. Tak. Był agresywny. W sumie chyba Posępne Serce chciała zostać sędzią, w sumie chyba. Kogo? Posępne Serce? No, tym sędzią Szar chyba. Krystian mówi o próbach Szar, zastanawiam się, nad czym mogą polegać. Ale ja nie chcę zostać sędzią. Ale nie więcej informacji. O. To coś dla ciebie. Ha. O. Na szczęście nie mamy tu żadnego selunity. Nie. Chyba. Okej, czy się to zrobi? No. Czy zostawiamy to na razie? Cześć. No dobra. Trzeba zrobić drugi. Mamy. Chyba już nie, chyba odłożył go. Nie, ale mogę położyć. Dawaj, no, połóż. Kładziemy kulkę. Pewnie odpali się winda, podejrzewam. Mhm. Świat. I winda tutaj leci do nas. Dobra, to poczekajcie z tą windą. Chcemy iść tam, czy za tymi szczurami? Właśnie pytanie, idziemy najpierw za szczurami, czy tą windę kombinujemy? A, te szczury prowadziły nas do teleportu. Tak? Do szybkiej podróży, tak. Tam to po lewej stronie za szczurami. Rękawica Szar. A najwyżej zaraz wrócimy do windy. No, co jest, drapek? Co? Co się dzieje? Coś piesek, kurde, szaleje. Wieszone zwłoki. A gdzieś na tej wysokości nie miał być Baltazara? Baltazar? No gdzieś jest, ale jeszcze niżej. Rękawica Szar. Jest w ogóle jakaś jej mega świątynia. Dziwnie pokazywało. One piszczą dalej i piszczą idą dalej. W dół. One pewnie prowadzą do Baltazara, tak strzelam. Nie konkretnie, bo nawet Baltazara tutaj nie widzę na mapie. Baltazar był wcześniej. A czekajcie, bo tu też nie byliśmy. Cofnijmy się kawałek, żeby... Bo szczury, wydaje mi się, prowadzą nas do main questa, a ja jeszcze nie chcę do main questa. Gul zwiadowca. Gdzie? Yeah. Tutaj po drodze jest przebity włócznią. Jest w nim rozkaz od B. Od Baltazara. Nie rozumiem, czemu z nikim dziekami da drozować się marły, nie rozumiem. Teraz uważaj, masz znaleźć sposób na dostanie się do artefaktu. Szukaj w bibliotece. Nie zbaczaj ze ścieżki. Nie zawiedź. Wróć jak najszybciej. Baltazar. No to mu się udało. Chodźcie tutaj, no to zobaczymy. Kurwa Gulen zdechł dość szybko. Uba! Tak. Where, do góry? Nie. Tu coś tak, jest. Szkielet, strzelec wyborowy. Tu jest chyba Baltazar. To jest jego chyba gabinet. Pracownia. I to biblioteka? Chyba nie. Znaczy mówię, mi się wydaje, że Baltazar był wcześniej, bo nawet... Mamy ten. A nie, to już może być to? Co to za miejsce? Krasnolud, na pewno. No tak też na mnie gadają. Ja wiem, co to jest. To nie jest przypadkiem taki arcylicz czy coś? Ten taki czaszka latająca w D&D jest taki potwór. To nie jest ten wróg tego Rafaela? Nie, ruch Brachara to był ten gość poprzedni, którego zabiliśmy. Ten czart. Tak. Jak zdać. Bo było stwierdzone, że on z kim tak naprawdę rozmawiam, zapytaj. Oho. Szybko się na ognie.
Aha, znowu te portale. Dawać je tu, free exp. Co to? No ci... Myślałem, że to jakiś... Egzekutorzy. Czy jak oni się tam dokładnie nazywają? Nie, wiem, sędziowie. Więc, ale są dziury. To jest... Psa odpędź od razu. Tak, tam spokojnie. A ja znajdę tego potwora, o którego mi chodziło. To nie był lisz jakiś? 150. Tutaj pójdę sobie na schody. Nie, zwykły lisz nie. Dobra, teraz... Lezlael, gdzie są przeciwnicy? Nie ma przeciwników, są dziury jak... Jeden. A nie, jest, jest. No, za mało ruchu. No dobra. To musimy do niego podejść i on... A, mogę jeszcze go atak głowicą zrobić. I oszołomienie, no i widzę co. Nawet mnie nie zobaczył. Ale kiedy widzę tych wszystkich wyznawców szar, to mam wrażenie, że ta cała posępne serce bardzo nie pasuje do nich. Nie pasuje? No, bo ono jest raczej dobre, oni wstrzyli. Wiesz, tutaj nie ma dobrych. Posępne serce nie jest aż tak dobre, po prostu my robimy dobre wybory i ona z tym jakby póki co idzie, jak z falą. Bo ja na przykład robiłem wybory, kiedy byłem bardzo zły. No ale zabiłem, się pochwala w sumie chyba. Zabiłem trzy postaci fabularne już na sam start i ona była właśnie za. Ona chyba się cieszy jak Leziel umiera chyba? Na starcie mi się wydaje. Już jestem pewien. Była mocno się zmienia z czasem. O, chodziła się o mnie robi. Rozwalenie tego obozu druidów jest spoko. Ja będę zamykał portala, wy zbijcie jednostki. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale kojarzę takiego stwora. Banshee? Duch? No to jest taka czaszka latająca, która może wskrzeszać. Jest sama w sobie... To nie jest, wiem. Masz tu taki bardziej duch kobiecy. No właśnie. Będzie się drze, zdając obrażenia od krzyku, coś takiego. Tam po prostu hałasuje mocno, co utrudnia ludziom życie. Gdzie ci wrogowie? Tutaj. Zamknąłem dwie szczeliny na raz. A tak, bo kurde, na małej kuszy mam strzał w biegu. Bardzo fajno być. Nie wiem. Tam tlusu już nie poszedł, a co pójdzie. Rozkład na nich działa w ogóle? Czekaj, czy mieliby szansę sami wygrać sojusznicy nasi?
Wszystko, wasza światłość działa najlepiej z tego, co widzę. No, zapadł nas fajnie. Nasz Kopernikus. Dobra. Znaczy Kopernikus. Jeszcze Dobra. Jedna ta jest? Dziupla? Jest. Nie zaraz wygoogluję. O co mi chodziło? No bo nie mogłem podejść na atak. Nie, w sensie oni strzał atakują. Aha, też pewnie nie mogłem podejść. Okej. To tworzą się kolejne kule? Tak. Cały czas tworzą, kurde. Pewnie a my nie mamy czegoś zrobić? Nie wiem. Zgaduję, że cały czas pewnie by przyzywali tutaj swoich przytupasów. Nie, bo niszczymy kule jest duże, bo stolica miała się trwać chyba. A my je po prostu szybko niszczymy. Wiedziałem, że gdyby ktoś polał te portale, to już by się robił przeciwników. Dobrą kontrolę mamy tutaj pola. No. Wiesz, na dużo nam go w ogóle nie wiecie, jak zadać obrażeń temu portalowi za bardzo. Odechnijcie sukces i nie dopnął nic. O, poszedł, dobra. Się później nie chowałem. Kto tu jest? On i jeszcze ta dziura. Dobra. Ile on ma życia? 20. Może na dwa zwykłe hity go wezmę. No akurat, po 11 i co on ma? Nic nie ma. Nie. Ale coś dziury za chwilę wypełźnie. No. Bicie tą kulę dalej. Ja tą dowalę chyba. Zostawiłem 4 życia jej. Spoko. Niech to się odbije. Oh yeah. Super. I ty jesteś ofiarą. To chyba ostatni już, no. Znaczy nic więcej. Assassinorum! Starczy. O! Nieróbstwo. Nie no, mogłem od razu krytyczny atak mu zrobić, ale nie chciałem. Więc na razie zwykły tak z ukrycia. Ale i tak to dobrze jest. I to jest właśnie jakaś magia, ani jeden z jego szkieletów nie zniknął jeszcze. Baltazara, to strasznie słabe te szkielety. Kto jeszcze tu żyje? Tamten tylko? No. Okej. Kurde, już go otoczyli. Mam utrudnienie w niego. O. Możesz jeszcze podejść jak chcesz. Już nie mogę, właśnie maksa podeszłem. Dobra, co on tu? No bo on ma tylko kuszę, dlatego za bliska ataku. Dobijasz go? Tak. Wszyscy go dobijemy naraz, patrz. Nie mogę. Osłoniłem mi szkielet. O! Ta senka? O kurde! Oj, o! Co ty... To raczej nie Baltazar. Łukasz, zapisz. O, tam są jakieś te... Co to jest? Gule? Uzdrowiciele? To po cichu. Widzą cię?
A może oni chcą gadać? Tak, on nas by się powiedział, że chce rozmawiać z nami, Baltazar. Dowódca odrodzonych umarłych. A jest Baltazar, dobra. Nie zobaczyłem go. Nie podoba mi się, że musimy z nimi się sprzymierzać, ale dobra. Jest kascenka. Możesz się nie sprzymierzać. Franek. Możesz zawsze go zabić, myślę. On wygląda przecież trochę jak Gostek z tego. Shadow of Mordor, jak jakiś ork. Fajny ten diadem, co noszę. Baltazar, jak nie mam, Zrel mnie przysyła. Jej zdanie, istnieje ryzyko, że zawiedziesz swego pana. Paladyn, będę zadowolony, kiedy oddzielę twoją głowę od ramion, nekromanto. To prawda. No właśnie, kurde, bo po części my przecież nie jesteśmy wyznawcami absolutu. Tylko, że czekaj, bo my mieliśmy tu być, pomóc mu, ale z drugiej strony, bo mieliśmy znaleźć jakiś artefakt. Tak. Czyli oni chcą z absolutu. Właśnie. I chodzi o to, że jak my przejmiemy ten artefakt, to mamy po prostu już na plus nad absolutem. Więc jak najbardziej jestem za rozwiązaniem numer 5. Po prostu. Jeżeli chcesz się zrobić, to daj mi zrzucić niewidzialność na siebie. To wyjdź z dialogu i rzuć. Jesteś niezadowolony, tak? To już dobra. I mapkę, kamerkę sobie popraw. Myślę, że możesz, no. A czekaj, chyba, że jeszcze z nim pogadać. Ale możemy z nim trochę pogadać. Moja niewidzialność nie jest wieczna. Dodaj turowy. Ryb. Mogę? Możesz? W sumie tak. No to... Co będzie, jak rozpocznie się bitwa? No dobra, nie będzie ważne. Druga tura. Czekaj. W dzielnych bitwach. Bo tak, jedynka to stoczyłem bitwę tuż pod twoim nosem. Przydałaby się pomoc. Najwierniejszy, odważnie z twojej strony zakładać, że jestem ci towarzyszem. Ooo. Naturalnie urodzony. Ważny powód do uprzedzenia. Wiecie, gadanie z nim daje nam opcję wyciągnięcia z niego jakiejś informacji. No o to mi chodzi, żeby najpierw coś dowiedzieć się. To jedynka raczej. A jak go zaatakować, to go zaatakować z nienacka już, z zaskoczenia. Ale pytanie, czy będę miał później jeszcze możliwość jako paladyn, bo to fajne. Zresztą, że martwisz się, że złamie swoją przysięgę? No, znaczy nie, że złamie, ale po prostu chcę ten dialog, bo jest fajny. No dobra, no to lecimy piątkę z pełnej rury. Nie ma co się... Dobra, nie ma co się ceptolić z tym turyzm. Pewnie on się ożywi, ale... Twoje dzieła, no te dzieła są okazałe, ale możesz mi naskoczyć. No. Jak rozumiem, walka już się zaczęła? Tak. I ten Baltazar, chyba Baltazar będzie go zabić jak najszybciej. Ty nie jesteś w inicjatywie, gdzie ty jesteś? Ty! A bo ty jesteś niewidzialny. Co, on ucieka? Tak, on... A, bo on tych wszystkich przyzwał i on chce być jak najdalej od walki. Co? Nie ma magii. On chce uciekać i zostawić swoich trupów, żeby nie, nas zabili. Nie. Ja go kurwa dorwę zaraz, daj mi. Goń go. A ja biorę na klatę tego wielkiego. Okej. Okay. Dołączyłem do walki. Postaram się. Ja na te macki na ziemi, to rani duży. Fajne macki. Ale wyglądają niepokojąco. Musimy porozmawiać o twoich wierzeniach, mrocznych bogów. Zobaczmy go, więc nie wiem. Ja mam tylko pakt takim losowo spotkanym, takim jednym. Tak, tak. Mówił, że mi pomoże, no i pomaga. Tak. Pomaga do dziś. Nigdy mnie nie opuszcza. Tak jakoś zostało. Tak jakoś. Ja mogę zmniejszyć obrażenia temu golemowi na czas 10 tur. I jest 96%, które się uda. Brzmi dobrze. Niepodatny na elektryczność i na trucizny. Mam plan. Ja też się bawić tymi mackami. Pytanie, Łukasz, czy mogę zabrać miksturę swego EQ? Wiesz. To mam. O. Wypij od razu. Nie, to nie dla mnie. Dla niego? Nie, czy nie. Masz jakąś zamiany w kamień tam miałem, czy coś? Ja? Nie, ja miałem. Lepiej. Coś takiego kiedyś. Zatrułeś go? Aj, chciałem. Nie udało się. Ale miałem coś też fajnego, miksturę chyba. Czekam. Ale na pewno szybko nie ucieknie, biegam szybko. To dobry pomysł, żeby najpierw zobaczyć, czy mamy jakieś mikstury do nałożenia na rękę. Co jest, nie mam akcji.
A, bo zaczęłam od tamtego czaru. A poczekaj. A poczekaj, a popatrz go. A popatrz, kto tu się zjawił. A kogo my tu mamy? A kto tu ucieka? O ty chuju. 17 klasy pancerza. A jeszcze raz. Ajaj. Dobra, na pewno będzie miał ataki okazyjne, jeśli będzie chciał uciekać. Dobra, teraz ja muszę zobaczyć, jakie mam miksturki. Może coś się rzeczywiście przyda. Bo ja teraz, bo ja pokryłem bronię trucizną z paraliżem. Silna, paraliżująca trucizna. Mam coś takiego. Ja też to użyłem. Spróbuj to w niego rzucić, jeżeli masz zasięg. Jak nie, no to... Tego... A nie, bo jesteś... Nie, dobra, bo ty jesteś za daleko. Ale jakbym rzucił to na tego dużego? A nie wiem, czy to by zadziałało na te zwłoki, golem z ciała. Konstrukt. Ale może, może. Jolo, możemy sprawdzić. Chociaż... Do it. Odporność na stałość formy. Do it, dobra. Gdzie to jest to? Rzuć. Spróbujmy. A, inaczej, a mogę to nałożyć na swoją broń? Czy ja to wypiję? Ty to wypijesz teraz. Dobra, no to musiałbyś rzucę. Mieć opcję nałożenia na broń. To je, to inaczej. Najpierw podejdę, a potem rzucę, żeby to było zero pomyłek. Ale... Na zwarcie gorzej się rzuca z trudnieniem. Znaczy, na zwarcie gorzej się rzuca to raz, a dwa możesz oblec samego siebie. Dobry. Dobrze, nie drogę taką w ciebie. Ciekawe, żebyś przeżył. Nie, niepodatność. No ale dobra. Pomysł był. W takim razie prosta, brutalna siła. Chociaż jak nie zabijemy przywołańca, czyli nekromantę, to oni wszyscy nie odejdą? To czuję, że ten golem nie. O, ja go prowokuję do atakowania na siebie. Okej. Okay. I będzie mnie atakował, nią utrudnienia we mnie. To lepsze nawet niż ten paraliż. Aha, te od tyłu, kurde, przychodzą. Nie ma magii. Okej, okay, co on ten zrobił? Wybuchnął, bo użyłem reakcji psionicznej z kijanki. Łeb, ale tak pochodzą po tych maskach. To jest spowolnione, to jest ciężki teren chyba. Tak. A, bardzo ciężki. A krzyczy, to się udało? Ach. Weszedł maski. Ale tylko na chwilkę. Ale... O, jakby go tam wepchnąć głębiej. A weź go przepchaj. Ty musisz teraz laser walnąć wzdłuż. Skiwalnąć. O no, dobry pomysł. Tylko że one będą mnie, nie będą szybciej niż ja. Ja będę szybciej. Jeden z nich będzie tylko szybciej niż on. Ten. Co on zrobił? Pierdnął. Trucizna. 5 do 40. Okej, jak kurwa dorwę zaraz. Lejzel może umrzeć, bo ta chmura... Możemy ożywić go. Mogę próbować Baltazara zajebać. Teraz. Próbuj, jeśli ci się uda, to git. 67? Ja myślę, to powinno być rzucenie mgły i się schowa gdzieś, ale może. Bo zanim był na zdrowie, to by trochę czasu minęło, bo to już zostało od tyłu. Miejmy nadzieję, że nie będę go żałować. Paraliż? Wejdzie? Nie wejdzie? Kur! Pienie. Nie. Nie, dobra, to ja obok niego po prostu... Nie ma co. Dobry bosik. No... Kurwa, zdechnę chyba. Kurwa, zdechnę. Wybiegną z tego? O, ewentualnie, kurde. Ale to musiałbym przeżyć następną turę. Myślę, że w ogóle obraźni dostają z tego. Bo chyba tylko na początku. Szczegół. Ja rzucę chyba ten promień osobienia, chyba tą wielką lodowicę. Poczekaj, najpierw zrobię to. Okej. Okay. Mało wolne. Oślepienie nawet niektórych masz. Ewentualnie mógłbym to ogłonić, ale wydaje mi się, że promień osobienia będzie chyba lepszy. Gdyby mi ktoś powiedzieć, że na 6k8 zadałem mu tylko 12. O, jest oślepiony. Osłabiony.
On dalej ma moją prowokację na dwie rundy. Dobra, to może inaczej. Jaki on może mieć ruch? Ile on ma zręczności? Nie wiem, zręczność to nie polega od ruchu. Ja mam 20 siły. Ale nie musi. Chodzi o to, że ja bym podbiegł bliżej Lezlal i rzucił miksturę jej. O! Ale jak dostaje obrażeń od ognia, dostaje minusy. Awersja do ognia. Kto? Golem ze zwłok, ten golem z ciała. Jeśli ta istota odniesie obrażenia od ognia, otrzymuje utrudnienie we wszystkich testach ataku i testach cech do końca swojej następnej tury. No, czyli on i tak ma utrudnienia, jak atakuje we mnie, a na razie atakuje tylko mnie. Czy ja coś mogę? To jest na koncentrację. Możesz więc... sobie też siebie uleczyć, tak naprawdę. W sumie mogę siebie uleczyć. To nie byłoby takie złe. To jest... A, bo nie mam akcji, to muszę wypić miksturę co najwyżej. Błogosławieństwo? No dobra, to ja stoję przy nim. I te się gule. Aj, ty. No, raczej będę tankował dużo, bo mam ile kasy pancerza? 20, ale to zawsze mogło być lepiej. No. Mogłem ci dać moją tarczę od koniec końców, ale... Dobra, on ma... Adamantowa tarcza przynajmniej daje ci odporność na krytyki. Prawda. Biegną do siebie. Co, usłyszałeś, się wydostał? Debiegnie. To. Wiesz, jaka była szansa na to, że on wyjdzie z tego osłabienia? 4%. I on to zrobił. No ale i tak ma prowokację. Tak, to i będzie Balthazar. Był... Czemu nie pokazuje go? Nie był połowy mniej. Ale on dobry jest, tak ucieka. On bardzo ucieka. On mnie zabije. Dwa życia. Chybił. Ojojojojojo. On ma tą miksturę przyspieszenia na sobie. Kurde, albo go teraz ciapnę, albo zdechnę poważnie. Zdechnę jak nic, kurwa, przecież. Rozdzieliliśmy się za bardzo. Trochę. Taki plus, że zaraz mu odstrzelę. Spróbuj może do Lezlael dojść zamiast do niego. Albo nie się ukryć. Pomóc jej. No, albo niewidzialność, no i pomożesz jej później. To się jakoś ukryć po prostu. To było najlepsze. To jest akcja na pomoc. Znaczy nie, a masz miksturę do rzucenia? Nie pomożesz jej, tak ją zabiją, tak czy tak. Znaczy ona zaraz ma rundę, sama. Więc będzie mogła się uleczyć. Ale akcję będzie miała. Ja tak miałem, że kiedy wstawałem, akcję miałem. Aha, no to nią wtedy odejdę też. Co zrobiłeś? Odstąpienie? Że pominąłeś rundę, czy co? Nie, że odstąpiłem od wroga bez ataku okazyjnego. Aha. Ja może sobie od nadrzędu postawić. O, no i z tyłu się pojawił jakiś strzelec 14 życia. On tam był? Był. Mogę próbować. Tylko jak ja teraz się ukryję, nie wiem, czy Lezlal przetrwa. Dawaj, ukryj się. Lepiej, żebyś ty się ukrył z dwoma życia niż... Może wiesz, może potem gdzieś tam Baltazar będzie gdzieś szedł i go dziabniesz, jak będzie obok siebie. Znaczy, ja wykorzystuję reakcję, żeby rozwalić mu magię. O, ja nie mogę zrobić mu magię. Ale on chyba się na dnie postawił. Okej, okay, dobra, jest akcją. Bez kitu, wróćmy się wszyscy do tego pomieszczenia, a ty postawisz później w przejście albo w nich od razu po prostu. Nie mam takiego ruchu. Kurde, ja martwię się, że ten Baltazar sobie wybiegnie tutaj stąd jeszcze dalej. W sumie, jeżeli on sobie pójdzie, to nie ma tak źle wcale. Nie, jak pójdzie, a oni zostaną. Ale jak też damy mu żyć, no to no od razu zwierzę absolutu będą wiedzieć, że ich zdradziliśmy. Znaczy, oni są, że on ucieka całkowicie, on po prostu ucieka dlatego, że się ciebie boi, pewnie wróci do ataku pewnie. Dobra, ja Lezlal podbiegnę do nas po prostu na razie. Najważniejsze, że ja się schowałem ze się nogi. Teraz tak, co ja mogę mądrego zrobić? Nic. Nie ma mądrych raczej. Kurczę, mogę zostawić kawałeczek przejście do Lezjali. Czy niby skuszy może. Albo bym rzucił znowu na niego prowokację, żeby dalej go prowokować. A to nie jest odporny na ogień całkowicie? Lezlal jest. Aha. A w ogóle, jakbym rzucił teraz odpędzenie umarłych? Upadłych? Może zacząłby biegać w ogień, dawaj. Może w ogień wejdą. Jeszcze bardziej. Bo oni wszyscy są nieumarli, to jest racja. No dobra. A potem... też ten golem nie jest, on jest konstruktem. Ten się odpędził. Ale ma wersję do ognia i jest w ogniu, więc tyle dobrego z tym golemem.
Dobra, dalej go będę prowokował. A na drugim poziomie to co się zmieni? Ten czar na wyższym poziomie nie przyznaje dodatkowych korzyści. Aha, dobra. 40%, że go sprowokuje? Odparł. No ty go, no. Tak jest dobrze. Znaczy prawie. Myślę, że jeszcze mamy szansę wygrać. Mój test skrywania się... A, mamy szansę, wydaje mi się. Nie. O, no ma wersję do ognia. Co tam się dzieje? Te szkielety są słabe, mają 14 tam. One biegną do Ezlady właśnie, dlatego się tam odsunąłem. To on robi? Myślę, że mógł niedobrze wyłączyć ten ogień. Co możesz? Nie wyłączaj ognia na razie. Bo tylko Azile blokuje, tak szczerze. Ale Azile ma odporność na ogień. A tak. Całkowitą? Baltazarze, no odsłoniłeś swoje plecy, gnojku. Trafisz go? Weź się ulecz tak. Czymś chociaż. Trafię go, bo to jest atak z ukrycia łotrzyka. No, no właśnie widzę. O, dobrze! Ale odparł śluz spełzacza. Masz drugi atak? Jak nie? Co on? Przezwyciężenie śluz pełzacza na dwie rundy. Ale nie, śluz pełzacza daje tego... paraliż. On chyba jest odporny na pala. On przestaje stanowić dla niego zagrożenie przez dwie rundy, ten śluz pełzacza. Może nie umarł hindrady sparaliżować? Nie, ale on jest odporny, na razie bo już raz odparł to. Na dwie rundy. Masz drugi atak? Nie, nie mam drugiego ataku, no to lecz się czymś. Właśnie miksturę chciałem wziąć. Chyba, że masz miksturę niewidzialności. Mam miksturę niewidzialności. To lepiej ją wypij. No. Ewentualnie forma gazowa. Ale forma gazowa... Forma gazowa wydaje mi się, że widać. W ogóle... Chyba. Ale nie mogę tego użyć, bo to jest akcja. A niewidzialności? Mogę wypić. Pij, to jest najlepsze. Albo mikstura, albo Dawaj do niewidzialności, bo to jest najlepsze. Póki co, a w sumie jeszcze podejdźmy gdzieś indziej, żeby mnie nie wyhaczył. Idź się w... Nie, dalej w ten. To wtedy będziesz bliżej niego. Patrz, tu gdzieś. Nie. Bo on będzie będzie tu biegł. Czy mogłem, kurde, tak, tak. Dobra. Co by tu zrobić? Też tak się zastanawiam, nie mam pomysłu. Albo Lezal wskakuje tam i oramy ich. Albo cofam w tych dwóch szkieletów, żeby ich orać. Tylko, że jest wtedy narażona na atak od tamtego. Dobra, oram tych szkieletów. Trzeba ich po prostu zabić. Jeden. O ty, drugi uniknął. O ty, hultaj. Tylko teraz laser też musisz odejść trochę. Okay. Kurde, będzie zasięgową magią pewnie trucizny jakąś napierdzielał. No, czy oni są odporni na krytyczne? Nie wiem. Kto? Oczywiście, że tak. Ile on ma życia? Odporni na krytyczne są. To jest akcja dodatkowa, więc spróbuję go jeszcze ciapnąć czymś. Mam jedną, dobra. Myślę, że mam jeszcze trzy minuty, żeby być. Baltazar ma tego odporności na obrażenia cięte, dlatego mu tak mało zadałem. Trzeba go magią bić, kurde. Ewentualnie mam jeszcze jedną rzecz, którą mogę zrobić. Poczekaj. Mam pomysł? Kurde, nie mogę się odsunąć, ale jak zrobię grzmiące uderzenie, to nie odepchnę go w ogień znowu? Może. Jest szansa. Mogę spróbować. Bij. Nie przyznaję dodatkowych korzyści. Myślicie, żeby go właśnie ten, czy walnąć go mocniej świetlistym uderzeniem? Walnij go mocniej. Te gule nie są aż tak mocne, ten zwłoki, te wielkie, kurde, to jest wyzwanie. Musimy te zwłoki wykończyć, wtedy będzie. Dobra, prosto. Niech się losuje dobrze na kościach. Ale aj. Słabo. Chyba, że on ma odporność jakąś na światło, ale nie ma raczej. A, bo on ma odporność na obuchowe, więc połowa z obuchowych, ale od światła dostał maksa. To inaczej. To jest akcja dodatkowa. To jest też akcja dodatkowa.
Jakiego uderzę, tego odepchnę. Tego czekam, aż ty skończysz. Dalej bym go prowokował, żeby na was nie szedł. Dobra, spróbuję go sprowokować dalej. Jest sprowokowany. Ty wiesz, co ja mogę zrobić? Rzucić olej podpalacza tam. Może się rozleje i zajmie jeszcze ten. Odpali się od ognia mojego. Dawaj. To nie wiem, czy ciebie nie wie co. Dam radę. Dawaj, jeszcze raz go walnę. Tak, się żyje, co? Kurna, chybienie, ale nie straciłem komórki, bo jak jest chybienie, to nie tracę choć. Dawaj. Jemu zadał? Nie. Chyba nic się zrobiło. Wydaje mi się, że buteleczka zginęła nad ogniem po prostu. No chyba tak. A, bo to ta fala ognia zadaje obrażenia wszystkim, co wejdzie do tego. That's all what you got. Nie mogę już zrobić nic chyba. Wypij ode mnie tą miksturę, że kładziesz się spać i budzisz się po długim odpoczynku. Ale to dwie trundy. Albo wiem, zobacz, jakie zwoje mamy, może ten, może jakimś zwojem. Mogę czymś rzucić. Ja mam zwoje jakieś co? Lustrzane odbicie tobie się może przydać do obrony. Booster fer niepodatności, jeżeli chcesz go tam tankować. Promień mrozu. Czekaj, bo szukam, czy mógłbym rzucić. Niego. Nie by się przydał, jakby miał mało życia. Nie ma żadnej broni rzucanej, no. Ja mogę zielony dom mu położyć na ziemię. Dobra, żeby już nie przyciągać, rzucę jakimś badziewiem w niego i tyle. Wody święcone. Ale to znowu zginie nad ogniem, Maciek. Nie zginie. Słyszałem kwestię pancerza. A to nie. O dwa. Ale on i tak jest. No, na 9, dobra. O, trafił o, mnie. O kurde. Prawie cię zabił, on mocny jest. Powaliłem go? Powaliłeś go. Oh yeah! To jest to uczucie, kiedy staje szanę i uderzysz kolanem w łóżku. Co Baltazar robi? Baltazar... O ty kurde, uciekam. Mówiłem, żeby tam biec, mówiłem. Przechodzisz w naszą stronę. Dobra, i to był błąd. Za mało jej zadał. O, wrócił się. On nie wie, że ja tu jestem, naprawdę. No nie wiem, nie wiem. Ta trucina mu za mało nie zrobi w takim razie, skoro ma na nie. Ale będzie expa po tej walce w ogóle. A ma! Jeśli przeżyje, to ja leczę się następną rundę w sumie, bo on mnie cały czas prowokuje, więc żyję ja go. Mamy jakąś miksturę prędkości, szybkości? Mamy! Co, nie ma chyba, no. Nie, to jest do trafienia plusy. Słuchaj, wypijam miksturę szybkości. Bierz. Bo to jest. To jest jedna z niewielu gier, gdzie się zbiera te wszystkie mikstury i rzeczywiście używanie ich coś tak mocno daje, nie? No, jest wiele gier takich, że są takie jednorazowe no, życia przedmioty i się... Znaczy, no, też zależy w sumie na jakim poziomie trudności się gra, no, bo ja na przykład Wieśka grałem na tym normalnym, no to ja grę skończyłem z tyloma pierdołami, że to szok. Albo ale pewnie okay. Na trudnym się tego używa. Okej, okay, po pierwsze... Po prostu weź go zadźgaj. Mhm. Co ty zrobiłeś? Dałem sobie instynkt przetrwania, żebym nie musiał umrzeć. O kurwa, bo to rzut na mądrość. Albo dobra, może da radę. Kata. O nie! O nie! Oj no, o no. O no. A wystarczyło godzinę w plecy. Wystarczyło. Właśnie to się tak zastanawiam, że nie lepiej było go po prostu dziabnąć? Mógłbym go dziabnąć, po prostu dziabnięcie jest dość słabe. A miałeś to ataku zabójcy, że tam jakieś zawsze ataki krytyczne, coś tam? Mam, no już to wykorzystałem. No i nawet ten krytyczny nie zadał mu aż tyle obrażeń, żeby go zabić. Ale teraz nie umrę przynajmniej tyle. Mogę go walnąć, ale go odepcham mocno. Ale teraz będziesz się leczył chyba, nie? No to w sumie może będzie złe. Tego się nikt nie spodziewał. Co zrobiłeś? Niewidzialna scena Lazel. To jest takie coś, czego się nie spodziewane. No ja tam powoli do niego dojdę. Albo on do mnie.
Co tu się dzieje? Ogień zszedł? No. Dobra, to ja muszę się na pewno uleczyć. Nakładanie rąk albo tak, nie wiem. Ale właśnie czemu nie mogę wszystkich rąk się tam nałożyć? To możesz tylko, nie wiem, ile tam, z 4 na raz max? 2 mogę na raz, albo mam 2 ręce, no tak, przecież nie nałożę 4 rzeczywiście. to ma sens, dla mnie ma sens. Dobra. A, bo on leży. I dalej jest prowokowany. A jak leży, ma się na nim ułatwienia. Tak, patrzę, czy ja coś mam. Sanktuarium. Ty lub sojusznik nie możecie zostać zaatakowani, dopóki nie zaatakujecie lub nie zadacie obrażeń innej istocie. Chcesz to, Maciek? Co? Będą ich teraz rundy. Mogę rzucić ci sanktuarium, że cię nie mogą zaatakować. Nie. Do twojej tury. Ja mam życia, niech coś stankuje, może coś jeszcze. No dobra, ostatnie słowa gracza. To są góle jakieś cieniasy, tylko żeby ten wielki nie walnął mnie, to będzie dobrze. Dobra, mam ułatwienia na atakowanie jej. Nie mam akcji, więc to tyle. Trzeba wykończyć tego golema. Walnie mnie? Tak. Ale ma utrudnienie jeszcze. No o. Już się zatacza. Myślisz, że cię zabije? Nie, myślę, że odbiegnie. Chybienie krytyczne! Ojo! Damn! O, podszedł! Ucieka, kur... Dobrze, to dobrze! Lysy jest niewidzialna, jak ja ją pierdolnę! Leskite, wiedzą to rozpinę, żeby nie czuć się wrażeń. Chcesz go zabić, tak? Czy ja mam jakoś tutaj pomóc? Wiesz co, ty najwyżej dobijesz go, bo nie wiem, czy go zabiję na raz, Lazle. A nie, no bo ty jesteś pierwszy, no to bij go. Okej. Skurzysz czegoś? Nie wiem, zobacz, co więcej bijesz. Albo czekaj, nawet mikstury obczaje jakieś może jeszcze? Czekaj, wiem, co mu zada obrażenia. Tak, dobra, wiem, co mu zada obrażenia, ale muszę wykorzystać swoją akcję. Olej precyzji, to jest plus 2 do ataku, trafienia. Co ty zrobiłeś? Chmurę mgły, żeby móc wrzucić tego. Skoncentrowany wystrzał z kijanki. 100% trafienia. A po co ta chmura ci jest potrzebna? Bo muszę mieć jakieś zaklęcie pod typu koncentracja, żeby rzucić to. Okej. A teraz... Kurczę, sądzisz, że pokonanie mego ciała będzie moim kresem? Pewnie się wskrzesi. Ale jestem ukryty, jestem za nim, nie odbiegnie. Chyba, że znowu się teleportuje, ale... Ja nie wiem, ile on ma komórek zakręć. Tak, przynajmniej mam taką nadzieję, że przynajmniej tobie ty nie dasz rady laser. To ja go uderzę z tego. Ale przed twarzą stanąłem, pięknie. Czy on ma jakąś broń w rękach? On nie używa broni, on... Chociaż ma sztylet. No właśnie. Pewnie jakiś fajny. Tylko zwykły sztylet. A może fajny. Hello! Musiałem zabić jednego z nich, żeby dostać tymczasowe zdrowie. Ty. Dobra, jak będzie odbiegał, to dostanie hita. A nie możesz jeszcze oglądać mu ogłuszenia z głowicy? No właśnie nie. Teraz na krótki odpoczynek. Ale no mogę wypić nią miksturę. No, jest. I mogę dać, żeby ty miał pracę utrudnienia ataku wręcz. On coś bił wręcz? Nie, tylko magia. Magia jest magia trucizn. Dobra, co tu zostało? To jakiś szklecik śmieszny, to są tam zbliskowane. Jeszcze jest prowokowany, mogę go bić. No dobra, próbuję dalej. Tym. O, trochę więcej. A tak szału. O, co to, berserker, kurde? Tobie bijesz, gościu. To jeszcze raz. Czekaj, prowokacja to znaczy, że w tej rundzie dalej go prowokuję, a w następnej już nie, dobra. To jeszcze zdążę w następnej rzucić mu. To ja. Nie, on dostał ułatwienie, to jest na siłę. I każdy go tak przewraca. Ta prowokacja działa jak rękawice Cobblestila, czyli że on ma utrudnienia do ataku przeciwko wszystkim poza tobą.
No i tak ma utrudnienie we mnie. Tak. Szał tych złoch to może być duży problem. W sumie to może teraz rzucę na niego prowokację. Dobra, przedłużyłem ją na 3 tury, teraz jest dalej. Mhm. Ites! A ten co, do łóżka poszedł pościelić, czy co? Się on zapomniał, że walczy. Oh yeah, baby! Byłoby mocne, gdyby tego Leo zrobić, ale leczyły tego Golema. No, to byłoby przejebane. Oj, Baltazar, jesteś w dupie. O nie! Reakcja psioniczna, Gino. Mam go! Tak! Baltazar gąbka. Dobra. Idź po niego już. Pytanie teraz, czy mocniejszy atak z dystansu w tego golema, czy dwa osoby słabsze? Dawaj golema. Jeden po jednym, okej. Okay. Atak z ukrycia? Ole jebło. Okej, okay, ale jeszcze mogę wykonać atak... O właśnie, ten atak. Hordy. Yes. Łatwo w sumie. Było blisko, ale... Nie, no tylko leslady padła. Czy ja się padła? Kręcę, nawet nie padła. No ale wszyscy mają mało życia, nie? Ale wszystko pod kontrolą, spokojnie. Ile miksturek poszło? Ja to 4 mikstury wypiłem. Jeden gratna. No teraz już tylko ten jeden został. Mam 3 akcje, bo mam jeszcze miksturę żądzę krwi z początku. No więc. Gdzie on znikł? Stoję mu pod nosem, nie widzi mnie. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ale nie zaatakował się. Szukałem takiego nie, bo mnie nie zobaczył. Zobaczmy, co tam Baltazar ma przy sobie. Ja cię... Co tam się jeszcze dzieje? Rogi są popierdziel. Bum. On jeszcze żyje, proszę go dobić. Ha! Ojo. Zewłok. Baltazar, twoje truchło jest moje! Zniszczona księżycowa latarnia. O, księżycowa latarnia! Zniszczona. Martwy skrzat. Pieca Lold. O, okej. Okay. Baltazar ma przy sobie jakiś swój dziennik. Dzwoneczek przywołujący golema oraz przedmiot do respienia nieumarłych. Jakby mu zabrać ten i dzwonić, to ten golem by przybiegł? Tam jakiś srebrny kielich leżał na tym, można go wziąć. Tu jest jakaś pozłacana skrzynia w ogóle. Dzwonek jest dostępny tylko w walce. Kamienny? Oj, a to te u góry, dobra. Łukasz, masz tutaj. Co? Dzienniki. Wariata i ten jego dzwon. Badania na temat więzienia duszy. Te księgi wypełniają chaotyczne notatki, spisane wąskim, nierównym pismem. Wspominają o więzieniu dusz, które wiąże życiową energię jednej istoty z inną. Prosty rysunek przedstawia dwie postacie stojące obok siebie. W pierś postaci po lewej wbity jest sztylet, natomiast postać po prawej ma w tym samym miejscu ziejącą ranę. Związanie dusz? Zabierzmy ciało tego, żeby on się nie ożywił. Nie mogę wejść tam do... Nie mogę tam do góry wejść. Tam do góry? Nie wskoczysz? No, tam skrzynia, ja jestem do skacza. Narzędzie chirurgiczne. Krasnoludy, ja jestem do skakania, dobra. No. Od tego mamy tych ludzi. Z wylotu. Nice. Mam zniszczoną księżycową latarnię. Można ją jakoś naprawić, myślicie? Nie sądzę, ale może być poszedłem do jakiejś misji. Ja wiem, że jesteśmy w stanie ją naprawić. Okej. Okay. A co to jest krótkości? Tego nie czytałem. To jest ten do przewoływania zmarłych. To jest diadem, który sprawia, że animuje zmarłego z nekromancji.
O nie, zabierz się to ode mnie. Uj. A ten dzwonek? Jaki dzwonek? O. Ktoś nie dzwonił? Nie, to jest chyba dla tego golema. Myślę, że jakbyśmy z nim pogadali, to on by mógł co najmniej nam pomóc. Powiedziałby, że znajdźmy dla niego artefakt, a dał nam golema. Kurde, jak mu się udało. A co było w tej skrzyni? Coś ciekawego? Chyba nie. Ja uważam? No. Złoto i kielich srebrny. A, to kolejny srebrny. Tak, nie brałem. To są dwa srebrne. Kończą mi się, nie mam miksturek. Zobaczcie w alchemii, czy możecie ekstrakt mikstur zrobić i zrobić sobie lecznicze. Bo nie wiem, czy wy alchemią się bawiliście do tej pory. Nigdy. Mogę. Tu się wchodzi w ogóle w alchemię. No to pod I, co nie? Odpalasz i masz na górze alchemię. Mikstury, ekstraktujesz wszystkie składniki na dole i odblokowują ci się schematy po lewej stronie na górze tego, co możesz obecnie wykonać, jako mikstury, eliksiry, granaty lub powłoki. Jedną zrobiłem. Po prostu, żeby jakieś lecznicze, bo nic nie mamy prawie, że nie mogę. Nie ma nic chyba do leczenia. To są drzwi zamknięte. Dobra, ja proponuję w ogóle tu kończyć dzisiaj. To już jest po 20, w pół do 9. Gramy 3,5 godziny. A i tak dzisiaj fajnie się grało, dużo rzeczy zrobiliśmy. Ile ten w ogóle? 4000 expa dzisiaj wbiliśmy, nawet 5 prawie, bo nam brakowało 1000 do 8. No. Progres był spory, chodzi o doświadczenie. Dużo się działo, tym bardziej, że jeszcze tego ostatniego zabiliśmy. No ja przy kolejnym podejściu 9 wbijemy. No tak, tu są podwójne dębowe drzwi, są zamknięte, z drugiej strony też są drzwi do krypty zamknięte. To bym pierw te drzwi podwójne wtedy obczajał. Bo drzwi do krypty na koniec. Właśnie bym tego zniszczyć. Ośmiech jakiś słyszałem z oddali, jak w Star Warsach. No dobra, chyba tyle. To save'uj. Save'uję i kończymy. Zapisz grę. Ojej. Bajowy, nie no. Bajowy bardzo. Ciekawa deklaracja. Krótki odpoczynek będzie można zrobić. A nie, nie mamy. Krótki, długi. Chyba, dobra, że lecimy przed siebie. No zobaczymy. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie nas. I do następnej gier. Za nabijanie kostecek też, bo może nabijaliście dużo dzisiaj. No, pozdrowienia dla każdego, ktokolwiek tutaj dotrwał. No. O, Klaudia. Cześć, cześć.